Dzień dobry Państwu. Witam na czwartym naszym zjeździe seminaryjnym, Seminarium Wolniewiczewskiego. Przypomnę, że zostały jeszcze dwa spotkania za dwa tygodnie od dziś, czyli 30 września i 14 października ostatnie. Dzisiejsze seminarium wypełnią dwa referaty. Pierwszy przedstawi pan dr Mateusz Pęcuła. Będzie mówił o biotechnologii humanoidalnej. Za chwilę ten referat, a w drugiej części pan Kacper Kuzara powie o wspólnocie i ksenofobii, poglądach profesora Wolniewicza w tej sprawie. Obie te kwestie były sygnalizowane w filmie, obie są fundamentalne czy emblematyczne dla poglądów Bogusława Wolniewicza. W takim razie oddaję głos. Proszę, pan Mateusz Pęcuła. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi po raz kolejny tutaj być i móc uczestniczyć w dyskusji na temat filozofii pana profesora Bogusława Wolniewicza. I zanim przejdę do kwestii wyjaśnienia tej tytułowej biotechnologii humanoidalnej, chciałbym zacząć od pewnych informacji dotyczących tego, co się niedawno wydarzyło na świecie, a co będzie dla nas ważne w tej dyskusji. Otóż 6 września tego roku świat obiegła informacja dotycząca tego, że izraelscy naukowcy wyhodowali sztuczny ludzki zarodek. Weizmann Institute of Science opublikował na Twitterze następujące oświadczenie. Weizmann Institute of Science researchers have created complete models of human embryos from stem cells for the first time. Today, this groundbreaking research by Professor Jacob Hanna's team at the Molecular Genetics Department was published in the scientific journal Nature. I niezwłocznie po tym oświadczeniu różne serwisy informacyjne, takie jak Business Insider, Polsat News, Interia, Rzeczpospolita i tak dalej, poczęły publikować peany na temat tychże naukowców z Izraela, mówiąc zasadniczo jednym głosem: oto jest wielki sukces nauki. Przepraszam, nie wiem, czy pan będzie o tym mówił, bo to jest ważne, dlatego się wtrąciłem. W czerwcu to samo zrobili już Anglicy. Zespół angielskich biotechnologów z naszą rodaczką w tym zespole, więc ten wyczyn izraelski jest drugi. To nie umniejsza jego znaczenia. No tak. I teraz właśnie, jeżeli o sukcesie mówimy, w czym ten sukces ma się właściwie objawiać? Otóż zespołowi kierowanemu przez profesora Jacoba Hannę udało się wytworzyć, bez użycia plemnika ani komórki jajowej, kompletny model ludzkich embrionów z komórek macierzystych hodowanych laboratoryjnie do 14 dnia rozwoju. I co tutaj ważne, wraz ze wszystkimi organicznymi strukturami, które embrionom towarzyszą. Takim jak łożysko, woreczek żółciowy, kosmówka i tak dalej. Udało się zatem wyhodować organizm z potencją życiową. Entelechią, mówiąc słowami Arystotelesa i Wolniewicza. Po 14 dniach rozwoju zarodki te musiały zostać unicestwione, no, zgodnie z zasadą prawną, że po tym czasie mamy już do czynienia z rozwijającą się ludzką istotą. Wcześniej to ledwie konglomerat komórek. Różne komisje bioetyczne przekonują nas zatem, że możemy spać spokojnie. Absolutnie nic złego się nie dzieje. No i populacyjnie śpimy. Śpimy wręcz ukontentowani i zachwyceni tym, że nauka przekracza kolejne technologiczne bariery i świat, w którym żyjemy, staje się coraz lepszy, gdyż natura coraz mniej przeszkód przed nami stwarza. Coraz lepiej jesteśmy zdolni łamać jej prawa i wykraczać poza jej naturalne granice. I tutaj nie ma wątpliwości, że praca zespołu profesora Jacoba Hanna, a wcześniej Brytyjczyków, jest wielkim sukcesem technologicznym.
Podobnie jak wielkim sukcesem technologicznym była bomba atomowa. Jednakże wkrótce po konstrukcji tej ostatniej przestaliśmy tak spokojnie spać. Może z wyjątkiem tych, którzy zasnęli snem, z którego nigdy już nie mieli się wybudzić. Czy zatem i dziś powinniśmy spać spokojnie w obliczu udanych zabiegów klonowania ludzkich zarodków? Możliwe. Jednak na pewno nie powinniśmy robić tego bezrefleksyjnie, a właśnie to się dzieje. Miast krytycznie zastanowić się nad konsekwencjami ingerencji biotechnologicznej w ludzkie ciało, zachowujemy się tak, jakby wszystkie problemy z nią związane były już dawno rozwiązane. Stąd też głosy poddające w wątpliwość etyczne aspekty zabiegów podobnych do osiągnięć zespołów profesora Hany wydają się dziś nieśmiałe i nieliczne. I w związku z tym przyjrzyjmy się dziś temu, co Bogusław Wolniewicz myślał o tego rodzaju zabiegach, albo co potencjalnie myślałby o tej konkretnej kwestii. I zacznijmy od uściślenia definicyjnego, tytułowego terminu. Przez biotechnologię humanoidalną będziemy rozumieć wszelkie zabiegi, które ingerują w biologiczną konstytucję człowieka lub próbują ją replikować. Głównymi zatem przykładami tejże biotechnologii humanoidalnej będą próby biologicznego ulepszania człowieka lub próby syntetycznego hodowania istot ludzkich. No tak jak to właśnie zobrazował przykład prac zespołu profesora Hany. Pierwszym odpowiadają dziś zabiegi transplantacyjne, drugim zabiegi klonowania. Oba ze wspomnianych fenomenów cieszą się dziś niemal powszechną społeczną akceptacją. Transplantacje, czyli te pierwsze trochę bardziej jawną, bo drugie są wciąż w stadium raczkowania. Pojawia się pytanie, czemu? Skąd to wynika? Odpowiedź prosta, no, służą ratowaniu życia. Jakże więc ktoś mógłby w jakikolwiek sposób poddawać je w wątpliwość? Więcej nawet, jeżeli poddajemy je w wątpliwość, to znaczy, że nie troszczymy się o ludzkie życie. No, tak mówią. A jeżeli tak, to jakaś zła wola w nas siedzi i brak nam wrażliwości na ludzkie cierpienie. Brak jednak w dyskursie społecznym innego ważnego pytania. Czy warto żyć za wszelką cenę? I na to właśnie pytanie próbuje odpowiedzi udzielić Wolniewicz i temu też się chciałbym, żebyśmy przyjrzeli. Z badań antropologicznych i kulturoznawczych wiemy, że w rozwoju gatunku Homo sapiens i kształtowaniu się pierwszych form kultury rolę nie do przecenienia odegrały dwa tabu, które społecznie nasi przodkowie powszechnie na siebie nałożyli. Jest to tabu kazirodcze i tabu kanibalistyczne, związane z poglądem na świętość zwłok. Wspomniane tabu były czymś więcej niżeli jedynie wyrazem społecznej umowy. Były ewolucyjnym narzędziem adaptacyjnym naszego gatunku, czyli czymś, co pozwoliło na przetrwanie ludzkiej wspólnoty. Inne hominidy, które nie respektowały tych tabu, nie były zdolne przetrwać. Przegrały ewolucyjny wyścig, nie będąc wydolnymi kulturowo, nie tworząc wspólnot. Jak łatwo zauważyć, tabu kanibalistyczne jest wyrazem konkretnego systemu wartości, który naszym przodkom przyświecał, a o którym można dorzecznie powiedzieć, że był wyrazem naszego człowieczeństwa. Tym zaś jest nasz stosunek do ludzkiego ciała. Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie tego tabu wiązało się z poglądem dotyczącym tego, że ciało ludzkie, choć jest jedynie naszą fasadą, to jednocześnie jest integralną częścią nas. Czyjaś osobowość, charakter, dążenia, wszystko to jest sprzężone z konkretnym ciałem. Nie jest ono jedynie workiem kości i tkanek, można by powiedzieć. Konkretne ciało to konkretna osoba. Źródło i koryto duszy, jak w przypadku rzeki. Tak było przez ponad 100 tysięcy lat. I to się skończyło. Nauka pozwala dziś ciało i osobę rozdzielić. A śmiertelne zagrożenie dla kategorii osoby w ogóle, a to jest śmiertelne zagrożenie dla kategorii osoby w ogóle, dla traktowania ludzi jako osoby. Krzyczy tu nie jakiś dogmatyczny personalizm, ale przerażający fakt. Jeżeli ciało
zawsze czyjeś ciało, to nie człowiek, to dowolny ktoś zawsze za nie człowieka może być uznany. Czy zatem wszelkie zabiegi ingerujące w naszą biologiczną konstrukcję nie powinny budzić w nas wątpliwości? Otóż powinny. I istotnie w nas budziły przez długi czas, ale przestały. Należy postawić więc pytanie, dlaczego? Co takiego się zmieniło? Według Wolniewicza jedną z głównych tego stanu rzeczy przyczyn jest to, że, jak powiadał, sumienie współczesnego człowieka traci orientację. Stwierdzenia tego używa za Janem Pawłem II, który w encyklice Fides in Ratio stwierdził, w obliczu współczesnych wyzwań społecznych, ekonomicznych, politycznych i naukowych sumienie człowieka traci orientację. Koniec cytatu. Znowu, kolejne pytanie. W czym zatem to sumienie przestaje się orientować? I odpowiedź jest niby prosta. W trafnym rozpoznaniu wartości. Kolejne pytanie, jednak ważniejsze powinniśmy sobie postawić. Co jest tego przyczyną? I tutaj odpowiedź już taka prosta nie jest. Wolniewicz twierdził, że wraz z ekspansją myśli naukowej i idącego za nią rozwoju technologicznego, przede wszystkim w dziedzinie biologii, zaczął odżywać na powrót, wydawałoby się zapomniany, magiczny pogląd na to, że istnieje możliwość doczesnego życia wiecznego, na osiągnięcie takowego. Rozwój medycyny w XX wieku pokazał, że średnią długość życia daje się znacząco wydłużyć, a wydłużono dwukrotnie, z 40 do 80 lat. Na horyzoncie zaczął majaczyć nieśmiało miraż ziemskiej nieśmiertelności. Skoro zatem można życie przedłużać, to może uda nam się robić to w nieskończoność. To jest tenże miraż. Będziemy zdolni pokonać śmierć. To największe z nieszczęść, które nas spotyka, które sprawia, że wszystko, co w życiu robimy, traci sens. Apoteoza życia. Nowa religia w bezbożnych czasach. Życie samo w sobie, nieważne jakie, jego podtrzymywanie stało się najwyższą z wartości dla współczesnego człowieka. Pogląd ten Wolniewicz określił mianem biolatrii, a jego adwokatów utylitarystami biotycznymi. Żyć byle jak, ważne, żeby jak najdłużej. Cóż w istocie oznacza hasło życie jest największą wartością? Otóż to, że skoro trwanie biologiczne jest największym dla nas dobrem, to do jego osiągnięcia możemy poświęcić wszelkie inne wartości. Honor, sprawiedliwość, wolność, prawdę. Wartości te, rozpoznawane przez wieki jako absolutne, stają się względne i instrumentalne. Bądźmy sprawiedliwi, jeżeli służyć ma to życiu. Jeżeli zaś to życie miało być narażone przez sprawiedliwy osąd, należy go zaniechać. Jeżeli zatem życie uznamy za najwyższe sakrum, to za cenę przeżycia dopuszczalne staje się realizowanie wszelkich nikczemności. Dążenie do przedłużenia życia jest zawsze dobre, bez względu na cenę. Biolatria jawi się jako zalążek nowej religii świata zachodu. Nowy sposób radzenia sobie na uporanie się z własną śmiertelnością. Dążenie do jej zniesienia. Jeżeli zatem zgodzimy się, że kult czcicieli życia jest czymś obecnie cywilizacyjnie powszechnym, to bezkrytyczny entuzjazm dla zabiegów transplantacji i klonowania przestaje budzić zdziwienie. Cieszą się, bo zdaje im się, że nie umrą. Może zresztą faktycznie tak w istocie będzie. Pytanie tylko, za jaką cenę to ostatecznie osiągniemy. I czy to dalej będziemy my? A może istotnie uda się przezwyciężyć kiedyś śmierć, ale doświadczać tego będzie już jakiś nowy gatunek, który nas zastąpi. I tak zresztą mówili zarówno Wolniewicz, jak i Stanisław Lem.
Wolniewicz wskazuje na to, że w obrębie biolatrii zaciera się granica między człowieczeństwem, które jest kategorią aksjologiczną, a człekokształtnością, będącą kategorią biologiczną. Ludzkie ciało staje się magazynem części zamiennych, z którego można bezkarnie czerpać i ulepszać ludzką naturę. Jak pisał Wolniewicz, traktując zwłoki czysto utylitarnie, stawia się życie ponad człowieczeństwo. A przez to zaczyna się coraz bardziej zacierać granica między tym, co można zrobić z człowiekiem, a czego nie. Można na przykład bezrefleksyjnie poszatkować zwłoki na części zamienne dla innych ludzi lub eksperymentować na zarodkach, bo przecież robi się to w służbie ratowania życia. Czemu zatem nie znieść jawnie tabu kanibalistycznego, który jest przecież niczym innym jak właśnie taką utylizacją zwłok? Wszakże to też może ratować życie. Mamy tego nawet potwierdzone przypadki, jak przypadki kanibalizmu w trakcie wielkiego głodu na Ukrainie. Mało jednak mówi się o tym, jakie konsekwencje miały tego rodzaju zabiegi. Tymi konsekwencjami były samobójstwa, czy dobrowolne zgłaszanie się ludzi do służb porządkowych z błaganiem o wymierzenie im sprawiedliwej kary za to, co zrobili. Tam sumienie jeszcze stawiało opór, dziś coraz mniej. Jak pisze Wolniewicz, za ratowanie życia czymś się płaci, tym, co wynosi człowieka ponad biologię, ponad jego naturę czysto zwierzęcą. Musimy mieć przed oczami ciemną stronę takich zabiegów, czyli ich konsekwencje cywilizacyjne. Według Wolniewicza, poza przewartościowaniem wartości, czyli podporządkowaniem wszystkich wartości absolutnych biologicznemu trwaniu, w sferze społecznej muszą one z konieczności doprowadzić do wykształcenia się despotyzmu. Jak bowiem twierdził Wolniewicz, tutaj cytat, kult życia daje despocie do ręki najlepszy oręż – strach. Koniec cytatu. Wystarczy bowiem zagrozić jego wyznawcom śmiercią, żeby zmusić ich do wszystkiego. A to prosta droga do totalizmu. Biorąc pod uwagę te niebezpieczne konsekwencje związane z kultem życia, skąd tak silnie był on w stanie zakorzenić się w świadomości społecznej? I w odpowiedzi na to pytanie chciałbym przywołać ustęp z książki Kurta Vonneguta Kocia kołyska. I tutaj cytat. W dniu, kiedy zrzucono bombę, Frank miał łyżkę i słoik. Nabierał na łyżkę różne owady, wrzucał je do słoika i zmuszał do walki. Było to tak ciekawe, że natychmiast przestałem płakać, zapominając o ojcu. Nie pamiętam, co tam walczyło tego dnia, ale pamiętam inne walki, jakie organizowaliśmy później. Jelonek przeciwko setce czerwonych mrówek. Stonoga przeciwko trzem pająkom. Czerwone mrówki przeciwko czarnym. Nie chciały walczyć. Nie chciały, dopóki nie potrząsnęło się słoikiem. I Frank potrząsał, potrząsał i potrząsał. Kto zatem tutaj tym słoikiem potrząsa? Według Wolniewicza różnorakie komisje bioetyczne i ci, którzy mają jakiś utylitarny cel, jakiś konkretny cel w utylitarnym traktowaniu ludzkiego ciała. A owe komisje trzymają na pasku. Wielki kapitał to skutecznie usypia ludzkie sumienia. To on mówi, żebyśmy spali spokojnie, bo nic się nie dzieje. To on chce, żebyśmy bezrefleksyjnie patrzyli na wszelkie zabiegi, w których ciała ludzkiego używa się jako surowca do dalszej obróbki. Pytanie znowu dlaczego? Według Wolniewicza odpowiedź jest prosta, bo można na tym zarobić. Jedyne, co może zatrzymać ten niepohamowany pochód biotechnologii humanoidalnej, to zmiana świadomości społecznej, uzmysłowienie sobie, że nie to jest najważniejsze, by żyć, lecz by nie utracić człowieczeństwa. Taką zmianę świadomości może przynieść jedynie wiara, nie wiedza. A wiara jest od ludzi niezależna. Przychodzi i odchodzi sama.
Dopóki nie widzimy namacalnych, opłakanych skutków ingerowania w ludzką biologiczną konstrukcję, świadomość zagrożenia wydaje się być uśpiona, czy raczej usypiana przez innych. Gorzej, że gdy się już obudzimy, może być za późno na zatrzymanie tych zmian. O ile Wolniewicz wskazuje na zagrożenia związane z rozwojem biotechnologii humanoidalnej, to jednak trzeba jasno stwierdzić, że jego stanowisko nie jest skrajnie rygorystyczne. Nie domaga się wcale zdelegalizowania i zakazu praktyk transplantacyjnych czy też innych biotechnologicznych zabiegów. Są przypadki, w których jest to uzasadnione, na przykład ojciec oddający swojemu dziecku nerkę. A może wręcz powinny nawet jest coś takiego. To, co budzi jego wątpliwość, to bezrefleksyjny entuzjazm dla takich zabiegów, nawet już ze strony Kościoła, i pomijanie milczeniem tychże zabiegów negatywnych aspektów. Biotechnologia humanoidalna jest dla Wolniewicza złem. To trzeba jasno powiedzieć. Jak zabójstwo w dekalogu. Rzecz w tym, że są wyjątki od tego zakazu. Te wyjątki ustala sumienie. Dla niego miejsce Wolniewicz zostawia. Ale sumienie może ustalać konkretną powinność tylko na tle absolutnego zakazu. I właśnie dlatego, że nie ma takiego zakazu, sumienie traci orientację. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa? Profesor Zubelewicz, proszę. Ja chcę nawiązać do punktu, który Pan tutaj już referował, mianowicie punkt 7 brzmi: kult życia jest prostą drogą do despotyzmu. Tak w swoich tezach Pan podał, tak rzeczywiście Wolniewicz podał i słusznie, tu zresztą Pan przytoczył. Jeszcze raz wrócę do tego fragmentu Wolniewicza, bo akurat odpisałem, bo to jest w tekście o wartości życia względnej i bezwzględnej. Wolniewicz pisze: zasada życie jest wartością najwyższą, to ideologia zniewolenia. Doskonały instrument totalistycznego etatyzmu. Starczy zagrozić jego wyznawcy, by skłonić do zrobienia wszystkiego, co chce. I to rzeczywiście, ja w całości się zgadzam, że tu Wolniewicz ma rację i Pan, jak gdy referował, to Pan się z tym solidaryzował. Pan ma też rację. Natomiast nie bardzo tutaj bym widział przyczynę tego, przyczynę biolatrii, nie widziałbym w wielkim w rozwoju kapitału. Znaczy, po części rzeczywiście to coś takiego występuje, ale to jest, można zadać pytanie, a co stoi za wielkim kapitałem. I ta teza, którą ja sformułowałem tutaj, teza Wolniewicza, wskazuje na drogę, którą można by pójść. Otóż ta droga jest następująca. To hegemoni decydują, jakie wartości są realizowane w strefie wpływów. Czyli jak w naszym przypadku jest to strefa zachodnia, hegemon decyduje, forsuje pewne wartości, preferuje wartości, czyli należałoby... I dlaczego preferuje? Otóż tu jest właśnie ta odpowiedź. Po to, żeby tutaj stworzyć despotyzm. Na zachodzie, całym zachodzie, plan jest taki, w Unii Europejskiej tak samo. Każda władza chce być bardziej wszechogarniająca. I na Zachodzie tak samo, we wszystkich strefach wpływów, no powiedzmy chińskiej, rosyjskiej, zachodniej, władza chce mieć większe uprawnienia. I na Zachodzie ta sama sytuacja. I forsuje się taką wartość jak kult życia. Mało tego, religia katolicka też uległa tym naciskom. W katechizmie Kościoła katolickiego jest zasada, życie człowieka jest świętością. Chyba tak to zobaczę. Życie ludzkie jest święte. Czyli Kościół poddał się już pewnej presji, tak, ja to rozumiem, pewnej presji zewnętrznej. I jeżeli życie jest święte, to w takim razie może nasuwać się takie spostrzeżenie, no, jak odnieść się do męczenników Kościoła. To byli frajerzy może.
jak odnieść się na przykład, no ostatnio była głośna sprawa Ulmów, którzy ratowali Żydów i stracili życie. To można by powiedzieć, no to byli frajerzy. Wandale, to byli wandale. Wandale. Tak, zniszczyli to, co najcenniejsze. Także ja bym tutaj widział główną przyczynę. Oczywiście jest, biolatria jest pewną cechą cywilizacyjną i to jest niezależne od człowieka. Oczywiście, tu się zgadzam, ale jest ten aspekt polityczny też. Hegemon może popierać lub nie popierać. A w przypadku hegemona zawsze można znaleźć, postawić pytanie, co hegemon myśli, co hegemon mówi. On mówi, że życie jest najwyższą wartością, ale to nie znaczy, że myśli w ten sposób. Tak samo jest w innych sprawach, że mówi o pewnych wartościach i te wartości są realizowane ze względu na to, żeby spacyfikować społeczeństwo. Te wartości są realizowane w szkołach, w przemyśle rozrywkowym, no i w mediach oczywiście. W związku z tym ja bym szedł tym tropem, że tak powiem, bardziej hegemonicznym niż kapitałowym. No, chociaż w kontekście tej diagnozy, czy tej tezy, ja powiedział, że jedno z drugim się nie wyklucza. To znaczy, że tutaj pewna hegemonia polityczna i wielki kapitał, który rozwija się niezależnie od człowieka, gdzieś idą w ramię po prostu. Rzecz polega na tym, że profesor Wolniewicz bierze pod uwagę fakt taki, zaniedbywany we współczesnym świecie, no, że w naszej cywilizacji jako jedynej hegemonów było dwóch. Hegemonów było dwóch. Na ten temat mieliśmy tutaj seminaryjne rozważania dotyczące podziału władzy, czy tego właśnie rozdziału dla nas charakterystycznego, którego nie ma ani w Pekinie, ani w Moskwie, tylko jest w naszej cywilizacji, mianowicie podziału na władzę świecką i władzę duchową. Dopóki była jakakolwiek równowaga między tymi dwoma ośrodkami, no to sprawy moralne kształtowane były inaczej niż to jest we współczesnym świecie. A dzisiaj, no, przytoczę wyrażenie profesora Wolniewicza, Kościół jest bezzębny. Jak Kościół jest bezzębny, no to hegemon jest jeden, jak mówi profesor Zubelewicz. I to tak faktycznie jest, że ten świecki hegemon decyduje o wszystkim. Na tym polega nieszczęście. Natomiast jeżeli profesor Wolniewicz odwołuje się do tego cytatu o sumieniu, które traci orientację, no to powiedziałbym, no dlatego sumienie współczesnego człowieka traci orientację, że ten drugi hegemon jest bezzębny, że nie ma takiego ośrodka władzy duchowej, no, który by wskazywał na przykład to, że nie wolno tykać zarodków. To przecież my sami sobie tego nie uzmysłowimy i nie wpoimy. To musi nam być narzucone, tak samo jak zostało narzucone tabu kanibalistyczne. No nie wiem, czy Państwo się nad tym zastanawialiście. Potężna jest literatura z zakresu antropologii, tej etnografii, prawda, dotycząca tej kwestii. Przecież to trwało tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy lat, zanim to tabu kanibalistyczne zostało narzucone wszystkim plemionom, od aborygenów australijskich po Czukczów z góry na dół i ze wschodu na zachód tak samo. Wszystkie ludy świata, no, uznają to tabu kanibalistyczne, które należy rozumieć szerzej niż to się potocznie rozumie, bo no, dlatego pan Mateusz Pęcuła tutaj nawiązywał do tego tabu, bo ono w istocie oznacza zakaz jakiegokolwiek utylitarnego wykorzystania ludzkiego ciała. Tabu kanibalistyczne to nie jest tylko zakaz jedzenia, ale na przykład zakaz robienia ozdób na choinkę z elementów ludzkiego ciała. No przecież to z tego tabu wynika, prawda? No więc ono zostało narzucone siłą. To my nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, ale ktoś, kto w takich plemionach paleolitycznych łamał tabu kanibalistyczne, no podlegał najbardziej surowym represjom ze strony współplemieńców.
Dzisiaj czegoś takiego nie ma, no, to jest nie do pomyślenia. To jest jedna rzecz, zaraz oddaję głos pani profesor Nogal, bo widziałem, że chciała zabrać głos, ale chcę jeszcze tutaj nawiązać do samego początku, do tych laboratoriów izraelskiego i angielskiego i tych przełomowych wydarzeń, mianowicie no, wytworzenia z komórek macierzystych zygoty ludzkiej. Tutaj oczywiście strona pozytywna tego zdarzenia no jest czytelna i ona jest komunikowana i reklamowana i propagowana, że tutaj chodzi o poznanie mechanizmów rozwojowych na tym wczesnym etapie dzielenia się komórek, prawda, tworzących zarodek ludzki, bo to nie jest dobrze przez biologię poznane. No i zastosowania są tutaj widoczne. Mianowicie rozmaite terapie, które miałyby ludzi chronić od chorób genetycznych. No to jest jasne. Natomiast zupełnie się nie mówi o tej stronie drugiej, a powinniśmy jej być świadomi. No na przykład takiej, że te komórki macierzyste, które zostały w laboratorium wykorzystane, to przecież były komórki czyjeś. Nie ma komórek macierzystych nie czyichś. To były komórki macierzyste Kowalskiego, prawda, Kwiatkowskiej i tak dalej. I no to proszę sobie wyobrazić, że można by było w tej chwili poprosić personel medyczny, żeby od nas, każdego uczestnika seminarium, pobrał komórkę macierzystą. Każdy z nas ma w szpiku, w kręgosłupie i to stosunkowo bezboleśnie i bez żadnych tam konsekwencji zdrowotnych moglibyśmy umieścić w jednej próbówce i mieć eliksir seminaryjny. Bo te komórki macierzyste będą później tam chemicznie traktowane w laboratorium, bo całe to doświadczenie polegało na tym, komórka macierzysta to jest komórka w pełni plastyczna, którą oddziaływaniami chemicznymi można ukierunkować rozwojowo w stronę jakiejś specjalizacji. Z tych komórek macierzystych wytwarza się neurony mózgowe, komórki tkanki łącznej, wszystko co tam w organizmie jest potrzebne. Więc oni zrobili takie ukierunkowanie, że wytworzyli zygotę z komórki macierzystej, czyli tę komórkę, z której wszystko zaczyna rosnąć, prawda, która posiada entelechię, ten pęd naturalny do rozwoju. Więc mielibyśmy w słoiku po prostu eliksir seminaryjny, biologiczny, który można by było za 100 lat wyhodować, no i takie same facjaty by zasiadły, prawda, w jakiejś tam innej sali. No jasne jest, że tu jeszcze wychowanie by było potrzebne, żeby to cokolwiek podobnego było jak na naszym seminarium, ale no nie wiem jak Państwa, ale mnie to przeraża. To znaczy to, że się nie mówi o tym, że te komórki macierzyste są czyjeś i że z tych komórek produkuje się czyjeś zygoty i jedynym ograniczeniem, pamiętam jak profesor Wolniewicz z tego szydził, bo szydził to wtedy, kiedy lordowie angielscy uchwalili, bo to najpierw w parlamencie Wielkiej Brytanii, lordowie angielscy uchwalili, że się człowiek zaczyna od 14 dnia. A 13 dnia, pytał Wolniewicz, to jeszcze nie jest człowiek wedle lordów angielskich. No zupełnie arbitralne, więc tutaj jedyne ograniczenie, no że ten eliksir seminaryjny w próbówce trzeba w 14 dniu zniszczyć, bo tak prawo nakazuje, natomiast żadnych tu moralnych konsekwencji się nie widzi. Bardzo proszę, pani Agnieszka Nogal. Z taką uwagą, jednocześnie pytaniem, bo ta biolatria dzisiaj jest chyba dużo bardziej aktualna niż była w czasie, kiedy ja studiowałam i słuchałam pana profesora. To wtedy wydawało się jednak dość odległe. W ubiegłym tygodniu bodajże media obiegła informacja, że w podręczniku do religii wydanym chyba przez, no, nie będę tutaj udawać, że pamiętam, ale był to podręcznik do religii wydany przez wydawnictwo religijne i znalazł się tam cytat, że wolę umrzeć niż zgrzeszyć. I wokół tego cytatu zrobiła się ogólnopolska burza, że Kościół namawia do samobójstw i jeszcze samobójstw dzieci. No co, poziom absurdu w ogóle wymiany tych zdań był taki, no że przecież dla Kościoła liczy się i zawsze się liczyło życie wieczne, nie życie doczesne.
Więc twierdzenie, wolę umrzeć niż zgrzeszyć, jest jednym z najbardziej oczywistych twierdzeń, które na gruncie nauki kościelnej można sformułować. I to wszystko jeszcze nie byłoby zabawne. No bo tak, są różne właśnie nurty polityczne, różne nurty światopoglądowe. Jedni uważają, że wolą umrzeć niż zgrzeszyć, inni uważają, że to jest zamach na życie doczesne. Gdyby nie to, że autorzy podręcznika wycofali ten fragment. On zniknie z następnych wydań, już to obiecano. Więc naprawdę wydaje mi się, że ten absurd, który profesor Wolniewicz przeczuwał, on zaszedł dużo dalej. Obserwowaliśmy go w czasie pandemii, gdzie nagle jakość życia, jakość człowieczeństwa zupełnie zniknęła. Zostały tylko szacunki i rachunki tego, kto komu zagraża. Najbardziej pacjenci zagrażali lekarzom. W związku z tym lekarze się odizolowali od pacjentów. Po co komu lekarz, który się izoluje od pacjentów? No tego pytania już nikt nie zadał, tak? Więc tak, a ja chciałabym jeszcze zapytać w takiej dość rozbudowanej formie, co profesor Wolniewicz uważał o religii? Bo wydaje się, że rzeczywiście, tu profesor Okołowski zwrócił na to uwagę, taką tamę może stanowić tylko religia, tylko jakaś siła, która no właśnie pokazuje, tak, że życie to doczesne jest wartością względną, po prostu. Czy były tam jakieś szersze uwagi na temat znaczenia? Znaczy, przychodzi mi do głowy taka uwaga, nie wiem czy pani profesor o to chodzi, ale mi się ona wydaje tutaj na miejscu. Otóż profesor Wolniewicz twierdził i tutaj można wiele fragmentów z jego pism wskazać, które to jakby potwierdzają, że religia jest czymś spontanicznym. I przykładem takiej spontaniczności, to znaczy religie wyrastają, tak jak i wspólnoty wyrastają, będziemy następnego referatu słuchać na ten temat, więc to będzie jakby bardziej rozjaśnione. Religia to wspólnota religijna, rosną takie wspólnoty religijne same, tak jak drzewa rosną same, w tym znaczeniu, że ich się nie da zadekretować, założyć, skonstruować wedle umowy społecznej albo jakiegoś tam innego planu. Tutaj wola jednostek się ma nijak do tego. No i wracam do Wolniewicza. Otóż on uważał, że taką zarodzią religii w jakimś nowym kształcie jest ruch na rzecz eutanazji. I Wolniewicz taką tezę stawiał, że tak ja to rozumiem, że bez względu na to, co my o tym myślimy, o eutanazji i jak my zakazami prawnymi do sprawy podchodzimy, to i tak urośnie, i tak urośnie. To znaczy wykształci się taka religia, no w nawiasie powiem, na skutek rozwoju technologii, na skutek bezustannego przedłużania średniej życia, na skutek coraz większego odsetka ludzi starych, niedołężnych, rozpadających się. To są procesy obiektywne i po prostu nie będzie innej możliwości, niż wykształcić jakiś duchowy stosunek do śmierci, nowy. I to jest właśnie ten ruch na rzecz eutanazji, więc nie wiem, czy o to chodziło, ale myślę, że to jest bardzo ważne u Wolniewicza. Religia jest czymś spontanicznym, co samo jakoś się kształtuje, więc tu nie możemy oczekiwać, prawda, że my i nasi poplecznicy coś tutaj zmienią. No nic nie zmienimy. No. Stąd się bierze, tu przechodzę do finału referatu, bo mówił pan Mateusz Pęcuła o tym, że stanowisko Wolniewicza umiarkowane. No z tego, co ja pamiętam, Wolniewicz się brzydził biotechnologią, ale on był racjonalistą. To znaczy on sobie zdawał sprawę, że pewnych spraw zatrzymać się nie można. No tak jak elektrowni atomowych się nie da zatrzymać, różni wariaci próbują zatrzymać elektrownie, tam przykuwają się łańcuchami, nic to nie da. Tak samo biotechnologii zatrzymać się nie da, więc nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, ale ja tak odczytuję myśl Wolniewicza. No w zakresie tych technologicznych osiągnięć, które już są i których jakby nie da się wycofać, no możemy niekiedy dopuszczać, prawda, do ich wykorzystania. Natomiast rozumiem, że on by zakazywał dalszych. Na przykład tego, kontynuowania tego, co ci Izraelczycy i Anglicy zrobili z embrionami. To jest akurat, że to możliwe.
Słucham? Zakładam, że to możliwe. No, mało pewnie możliwe. Bo to są ogromne zyski. To ja przyznam się Państwu, że nie sprawdzałem, ale kiedyś czytałem, parokrotnie czytałem, że nie ma takiego sektora, takiego działu przemysłu na świecie, który byłby potężniejszy od biotechnologii. Że tak jeszcze jak za czasów mojego dzieciństwa, pamiętam, Amerykanie podawali, że program Apollo kosztował 25 miliardów tamtejszych dolarów, no to od końca 60. lat do połowy 70. No i że to były jakieś bajońskie kwoty i że to stanowiło ogromną część tego, co się w ogóle w przemyśle robi, no to dzisiaj badanie kosmosu to są jakieś promile w ogóle, natomiast no, gro pieniędzy jest pompowana w badania biotechnologiczne rozmaitego typu, no rozmaite takie, które nie tykają ciała ludzkiego, na przykład hodowanie bakterii, które się potrafią rozprawić z odpadami. No to bardzo zacna sprawa. Natomiast no część, i myślę, że ogromna część pieniędzy no jest pompowana w badania dotyczące zygoty. I tutaj nie widzę jakichkolwiek tam, które mogłyby być położone temu, co robią laboratoria, no a za nimi stoi ten hegemon właśnie, to znaczy przedsiębiorstwa, które czerpią z tego ogromne zyski, bo przecież to wszystko bazuje na popycie. Ludzie, żeby ratować życie, oddadzą wszystko, każde pieniądze są gotowi zapłacić, no i na tym się tutaj żeruje. Bardzo proszę, kto z Państwa. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, pani profesor, czy religia według Wolniewicza mogła być taką tamą? Jak najbardziej by mogła być. Powinna być taką tamą, no ale właśnie to z tego samego przykładu, tego podręcznika widać, jak słaby jest Kościół. To znaczy, jak poddaje się presji tej nowej religii biolatrycznej. I to jest chyba właśnie ten bezzębny Kościół, o którym Wolniewicz mówi, który już nie potrafi stawiać oporu, który nie potrafi stawiać tamy i poddaje się tej społecznej presji ideologicznej sam. Nie jestem biskupem, ale potrafię się postawić w roli biskupa. Powinno być przez biskupa skarcone to, co w tym podręczniku zostało napisane, bo to mętnie napisane. Tam powinno być napisane: wolę nie zgrzeszyć śmiertelnie niż umrzeć. Przecież nie każdy grzech jest tutaj porównywalny z życiem ludzkim, prawda? Jakaś tam drobna kradzież, oczywiście, no tu nie staje na tej szali. Natomiast ciężki grzech, więc ja myślę, że tu tak powinno wydawnictwo z tego wybrnąć, żeby to doprecyzować, a nie wycofać. Bardzo proszę. Zapomnijmy, że ze swoim skomplikowanym stosunkiem do chrześcijaństwa nie zajmował się tym, czym się, co jest podstawą zarówno kościoła instytucjonalnego, jak i wiary w ludziach, mianowicie przekonanie o istnieniu duszy nieśmiertelnej. Z tego przekonania w tej chwili zostało to przekonanie, że jest możliwa jakaś nieśmiertelność. Faktycznie jest to wiara w nieśmiertelność pieniądza, którą uprawia kapitał i którą bardzo dobrze rozmawia ludziom. Tym niemniej jednak podstawą tutaj jest to, że w ludziach, w każdym z osobna, ludzie jak ugrupowania, wiara w duszę nieśmiertelną przestała funkcjonować. Została jakaś nadzieja na nieśmiertelność. Dusza nie jest w tym wypadku konieczną. I życie tak naprawdę zostaje wzięte pod uwagę w życiu możliwość eutanazji. Po prostu życie się traktuje jak pewien utylitarny serwis, samo w sobie życie. Jak pewien przydział, dostaje człowiek pewien przydział, ten przydział ma być zrealizowany w komfortowych warunkach. Komfortowe warunki się kończą, zamyka ten interes, i to jest eutanazja. Ale tak czy inaczej, tutaj jest podstawą zanik wiary w nieśmiertelną duszę i to, że można jej nieśmiertelność chronić. To zanikło. Wolnik nazywa to tylko właśnie tak, że wiara przychodzi i odchodzi. Zanikła podstawa tej wiary. Wierzymy w technicznie możliwą nieśmiertelność, a nie nieśmiertelność duszy indywidualnej samej w sobie.
No tutaj bym polemizował w tym sensie, ale w duchu Wolniewicza, odparowując, że nieśmiertelność jest czymś specyficznym na gruncie religii wszelkich. Na przykład no, tak pojmowana jak w naszej cywilizacji nieśmiertelność religijna, no to jest idea egipska, staroegipska, tam się narodziła, jakoś została inkorporowana do naszej cywilizacji, na przykład, a nigdy jej nie było u Chińczyków, tak rozumianej, prawda, nieśmiertelności. Więc no, o tyle bym tutaj był innego zdania, że tutaj chodzi o stosunek do śmierci po prostu, który w każdej religii jest. Czy śmierć sprawia to śmierć ciała, czy śmierć ducha na przykład? Śmierć coś sprawia jako rodzaj metafizycznego czynu wywoływanego przez kosmos. Co ona sprawia? Śmierć czego? Tylko ciała? Tylko ducha? Czy tej panicznej ochrony ciała jest chęć ochrony ciała samego w sobie? Czy też wiary w to, że to ciało niesie coś, co i tak jest dla nas też jakąś przyjemnością, jeśli nie wartością? To zagadnienie jest po prostu jakby przez profesora Wolniewicza pomijane jako, no, jako zagadnienie zupełnie odrębne, prawda? Bo tu jednak profesor Wolniewicz nachyla się w stronę no, społecznego problemu wynikającego z tego chwilowego, miejmy nadzieję, odpływu wiary. Czyli przemocy kapitału nad wartościami. W końcu o to chodzi. Kapitał to też jest wielokrotnie sam z siebie. Wieczne trwanie życia pieniądze. Bardzo proszę, kto z Państwa. Ja tutaj mam pewien problem, tutaj chcę postawić. Mianowicie pojawił się problem eutanazji. Otóż profesor był zwolennikiem eutanazji, oczywiście przy pewnych tam założeniach i tak dalej, w tej chwili w to nie wnikam. Nawet swego czasu, ileś tam lat temu oczywiście, było to rozważane na seminarium prowadzonym przez profesora Wolniewicza. Otóż jak pogodzić eutanazję ze wspólnotą domową? To jest pewien problem, bo w przypadku domu, dom jako wspólnota duchowa, dom jest nadbudowany nad rodziną. I tam w domu traktuje się osobników jako istoty niezamienne i jako takie bezwzględna wartość. Innych domowników się traktuje. Jeżeli takie traktowanie jest, to w takim razie to podważałoby eutanazję. Chyba że zrobi się jakiś wyłom tutaj. Tutaj nie bardzo wiem, jak pogodzić te dwa stanowiska profesora w sprawie domu i w sprawie eutanazji. Nie za bardzo, szczerze mówiąc, rozumiem, czemu by to podważało. No bo jeżeli domownicy nie powinni wyrazić zgody na to, żeby była eutanazja jakiegoś domownika. Czemu? A z kolei potencjalna osoba, która chce poddać się eutanazji, no jakby wyczuwa pewną atmosferę tutaj. I atmosfera sprzyjająca czy niesprzyjająca i tak dalej, bo tu jest pewien, no i tutaj możliwość konfliktu może być. Czyż eutanazja jest wyrazem miłości do osoby cierpiącej, do domownika cierpiącego, jeżeli nie jesteśmy tą biolatyrią przepełnieni. Osoba, która jest w stanie agonalnym, gdzie widzimy członka naszej rodziny, który jest w stanie agonalnym, no my chcemy odjąć takiej osobie cierpienia i też nie chcemy tego życia tej osoby ciągnąć ponad... Znaczy nie chcemy, żeby ta osoba żyła za wszelką cenę, no bo w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, jakie to jest życie. A ja też pamiętam z mojego własnego domostwa sytuację, gdzie moja babcia była w stanie agonalnym, gdzie ona w pewnym momencie zaczęła nas prosić, pomóżcie mi to skończyć. A jeżeli chodzi o psychiczną stronę tego, dla pozostałych domowników jest to niesamowite obciążenie i to
tutaj zaczyna się szereg innych problemów, kto ma tę eutanazję wykonywać, czy rodzina powinna być w to zaangażowana, czy ktoś niezależny od tego, ale wydaje mi się i też wydaje mi się, że skoro profesor Wolniewicz był zwolennikiem eutanazji, to też by widział w eutanazji jakiś wyraz miłości dla człowieczeństwa członka rodziny. Pamiętam, jak profesor Wolniewicz mówił właśnie o takiej sytuacji, którą pan tutaj przedstawił, że to jest sytuacja z definicji tragiczna, z której nie może być dobrego wyjścia w tym sensie takim klasycznym. To znaczy, czy my pomożemy tej babci umrzeć, czy nie pomożemy, to i tak będziemy mieli wyrzuty sumienia. Jeżeli pomożemy, to będziemy mieli wyrzuty sumienia, żeśmy zabili, a jeżeli nie pomożemy, będziemy mieli wyrzuty sumienia, że skazaliśmy ją na męki straszliwe, bezsensowne, które można było skrócić. Więc tak to rozumiał Wolniewicz. I dlatego był przekonany, że bez względu na nasze tutaj zamiary i nasze idee, tu się musi coś realnego wykształcić w społeczeństwie. Jakiś stosunek kolektywny do umierania w takiej sytuacji. Bo to kiedyś tego nie było. No proszę Państwa, nie trzeba tu być znawcą historii. Eutanazja tego rodzaju, o jakiej my dzisiaj mówimy nagminnie, to dawniej była jakimś jednostkowym, sporadycznym wypadkiem. No, ludzie umierali śmiercią naturalną i w akcie zgonu było napisane, serce stanęło, prawda? I tam, niezależnie od tego, jaka była przyczyna, to było wpisywane, serce stanęło i tyle. Natomiast dzisiaj to właśnie tego rodzaju przypadki są nagminne. Bardzo proszę. Wydaje mi się, że tutaj sprawa jest taka, że my żyjemy w utopijnych czasach. A pierwszy raz w literaturze nowożytnej europejskiej, jeśli dobrze pamiętam, eutanazja pojawia się w utopii świętego Tomasza Morusa. W utopii, gdzie się opisuje idealne społeczeństwo, gdzie eutanazja jest normalnym rozwiązaniem dla ludzi starych i chorych. Szczególnie pamiętam, jak na czym to powiedziało, ale tam się to pojawia. I my żyjemy w czasach utopijnych. My konstruujemy jako cywilizacja coś, co nie przestało być, przestało mieć właściwości roślinną, jakby naturalnego rozwoju. To już jest coś, co podlega prawu stanowionemu w każdym aspekcie. Eutanazja też to jest prawo stanowione i naturalne. I to jest znowu wskazujące właśnie na to, że to jest utopia. Żyjemy w utopii. Aż nam się nie podoba, to rozumiem, to dystopia. Ale tego chcieć. To może jeszcze jedno zdanie komentarza, bo teraz czytałam bardzo dobrą pracę doktorską na temat umierania i tam autorka jakby pokazała problem medykalizacji śmierci, czyli najpierw wyparcia śmierci i wydaje mi się, że o tym też mówił profesor Wolniewicz. Ja nie wiem, czy eutanazja jest dobrym rozwiązaniem tego problemu, ale jest takie społeczne zjawisko, że śmierć znika z biografii, tak? Znaczy jakoś wytworzyło się przekonanie, że ludzie przestaną umierać, o którym Pan mówił. A przynajmniej ja nie umrę. Znaczy to, że do tej pory nikomu się nie udało, jakoś nie działa na wyobraźnię, natomiast działa wyobraźnie to, że mnie nie spotka. I to umieranie przestało być kulturowym elementem, oswajanym jakoś społecznie, wylądowało w szpitalu. No, a szpital jest miejscem, żeby leczyć. No więc każda śmierć jest porażką medycyny. No co zaczyna być trochę straszne, trochę śmieszne. Stąd ten batalistyczny język, że ktoś przegrał batalię. No jaką batalię? Co przegrał? Po prostu skończył tak, jak musi się to skończyć. Lepiej, gorzej, krócej, dłużej, ale musi. I wydaje mi się, że ta medykalizacja śmierci powoduje, że rzeczywiście potrzebne jest jakieś rozwiązanie. Ja nie zgadzam się z profesorem Wolniewiczem, że to ma być eutanazja, raczej odejście od tej medykalizacji, tak? Czyli uzmysłowienie sobie, że leczenie to jest jeden proces, a umieranie to jest inny proces. I leczenie nie powinno przeszkadzać w umieraniu, to na pewno, tak? No bo po co? Bo prowadzi tylko właśnie do niepotrzebnego cierpienia. Ale rzeczywiście jest ten paradoks, że śmierci nie ma społecznie, my jej nie widzimy, nie mówimy o niej, to jak gdyby dotyczy każdego indywidualnego.
indywidualnie, ale ta społecznie już nie dotyczy, w związku z tym mnie nie dotyczy tym bardziej. No i zostają z tym ci lekarze, którzy leczą, jeszcze muszą się tłumaczyć z tego, dlaczego nie wyleczyli. Kulturą jesteśmy otoczeni obrazami, gdzie śmieci też nie ma. Powstające bez przerwy giganty w filmach animowanych czy fabularnych. Ja na koniec, bo 5 minut jeszcze powiedzmy mamy tej pierwszej części dzisiejszego spotkania, chcę Państwu przytoczyć fragment, który mi przyszedł do głowy, kiedy usłyszałem te wiadomości o przekształcaniu komórek macierzystych w zygoty. Wszedł mi do głowy ktoś większy niż Bogusław Wolniewicz. Myślę, że byłby zadowolony, gdyby to słyszał. Chodzi mi o Fiodora Dostojewskiego. I o taki cytat, który pewnie każdy z Państwa słyszał, on rozmaicie bywa interpretowany, że gdybym miał, mówi Dostojewski, do wyboru prawda czy Chrystus, wybieram Chrystusa. To tak jest potocznie, natomiast znalazłem ten fragment w oryginale, przeczytam Państwu, bo jest krótki. Gdyby mi ktoś udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście tak było, że prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem niż z prawdą. Napisał Dostojewski w 1854 roku w liście do Natalii von Wisinej. Także tu oryginalny cytat, mama nie jakąś tam parafrazę. I teraz oczywiście, jak mówił Wolniewicz, i to strasznie tępił u studentów, filozofia nie może polegać na asocjacjach. No, że się Okołoskiemu Dostojewski skojarzył, to nie ma żadnego znaczenia, tu coś trzeba objaśnić. No więc ja rozumiem tę wypowiedź Dostojewskiego w ten sposób, i bym się upierał, że to jest zgodne z filozofią Wolniewicza, że możemy wyróżnić dwa zbiory. Po pierwsze, zdań prawdziwych. Zdania prawdziwe to jest owoc dążeń. Można te zbiory rozumieć też jako dążenia. Tu zbiór dążeń i tu zbiór dążeń, ale już przy tych owocach zostanie. Zdania prawdziwe. A tutaj by były sprawy powinne. Sprawy powinne. No i mamy część wspólną. To znaczy mamy prawdy cenne. A ta część zbioru to by były prawdy banalne, które ani nie są dobre, ani nie są złe. Ile jest zapałek w pudełku? Z zapałkami, prawda? No niektórzy nauczyciele, pamiętam, ze szkoły kazali uczniom liczyć, ile jest zapałek w pudełku. Jak się pomylili, no to nie zaliczali matematyki. Ale to jest banał jakiś. Ale są też prawdy jakieś niebezpieczne. Zaraz właśnie do tego wrócę. Natomiast, no, Chrystus był uosobieniem kogoś, kto wskazywał te prawdy cenne. Tu są inne jakieś tam powinne rzeczy poza dążeniem do prawdy. I profesor Wolniewicz też coś takiego mówił. Proszę sobie przypomnieć artykuł o prawdomówności. Już z późnego etapu twórczości Wolniewicza definiuje tam prawdomówność Wolniewicz w ten sposób, że to jest nakaz mówienia prawdy wtedy, kiedy trzeba ją mówić, a nie zawsze. To znaczy w pewnych sytuacjach trzeba, a w innych nie, na przykład na Pawiaku, jak wyrywają Niemcy paznokcie, no to nie ma powinności mówienia prawdy. A czasem, prawda, mniejsza o to. Więc tak bym tutaj widział sprawę. I teraz wracając do tych laboratoriów. No ja myślę, że mamy do czynienia z tą częścią zbioru, to znaczy wmawia się nam, że to jakieś szlachetne są pobudki tych badaczy, mianowicie odkrywanie prawdy, ale się okazuje, że to nie są prawdy powinne, tylko to są jakieś prawdy szkodliwe. Tu mi się pojawił w głowie problem, jak rozumieć te prawdy szkodliwe, więc przyszła mi do głowy taka opozycja, żeby były prawdy złogenne i złorodne. Prawdy złorodne to takie, które rodzą zło.
A prawdy złogenne to takie, które ze zła się biorą. Ja myślę, że to są złogenne. To znaczy, te prawdy są złe nie dlatego, że one skutki rodzą złe, bo każda prawda jest obosieczna, prawda? Prawda o rozbiciu atomu może dobre skutki i złe skutki pociągać. Tak samo ta z technologii biohumanidalnej. Natomiast ja myślę, że to są prawdy złogenne, to znaczy one biorą się z ćwiartowania ludzi. Wolniewicz nie bez powodu to nazywał neomengelizm. Doktor Mengele też robił badania ku prawdzie. Jak zastrzyki z benzyny działają na ludzki organizm? I wstrzykiwano ludziom benzynę pod skórę. No to taka prawda, bym powiedział, jest właśnie złogenna. Ona bierze się z jakiegoś barbarzyństwa czy diabelstwa. I tak bym to widział. Nie wiem, czy się Państwo zgodzicie. Jeszcze chwila nam została. Ja bym powiedział, że tak się wydaje, bo wstępny wywiad z pewnym noblistą z biologii, który powiedział, że w zasadzie wszystkie pieniądze w biologii kierowane na mikrobiologię, genetykę i tak dalej, idą na tylko dwa rodzaje badań. Dlaczego komórki się starzeją i umierają? To jest jedno. I drugie, dlaczego komórki wariują, czyli sprawy raka. I to badanie, o którym Pan dzisiaj mówił, to jest badanie jakby wewnątrz tego wielkiego pola. Próby technologicznego wyjścia, jakiegoś dowiedzenia się czegoś, jakiegoś tego, tej tajemnicy życia w sobie. Dlaczego komórki się starzeją i umierają? Drugie, dlaczego komórki dziwaczeją? Wszystkie inne badania są małą częścią tego wielkiego problemu. A czy powinniśmy dotykać tego problemu, to już inna sprawa. Dobrze, proszę Państwa, zróbmy przerwę. Jeżeli będzie trzeba, wrócimy jeszcze do tego zagadnienia. Umówmy się, że 25 po pierwszej zaczniemy drugą część. Proszę Państwa, zapraszam na drugą część dzisiejszego spotkania, w której pan Kacper Kuzara przedstawi swój referat. No, sam go zapowie, oddaję głos, bardzo proszę. Tak, w tej części naszego seminarium porozmawiamy o rozprawie profesora Wolniewicza i profesora Musiała zatytułowanej o ksenofobii w wspólnocie. Chciałbym rozpocząć mój referat cytatem, który również rozpoczyna tąże książkę, który, że tak powiem, będzie podstawową intuicją, która da nam podstawę pod zrozumienie właśnie teorii wspólnoty, która została w niejże zaprezentowana. Więc mówimy o książce O demokracji w Ameryce i myślicielu Alexisie de Tocqueville. Nigdy nie zgodzę się, że społeczeństwa powstają wyłącznie na zasadzie uznawania tej samej władzy i tych samych praw. Społeczeństwo może zaistnieć dopiero wtedy, kiedy ludzie tak samo patrzą na wiele zjawisk i mają te same poglądy na wiele spraw. I kiedy wreszcie te same fakty wzbudzają w nich te same wrażenia i te same myśli. Tak, więc widzimy, że już od samego początku nie możemy uznać, że społeczeństwa, czyli wspólnoty, są stworzone przez państwo. Wspólnoty tworzą się w pewien inny sposób. Tak, ale jak każda dobra teoria musi się zacząć od definicji. Więc pytanie jest, czy mamy definicję wspólnoty. Profesor Wolniewicz i profesor Musiał, tutaj czasem będę mówił jedynie o profesorze Wolniewiczu, ale no, warto pamiętać, że ta rozprawa ma dwóch autorów, więc bardzo przepraszam, jeżeli popełnię tenże błąd. Tak, więc tak, wspólnoty co do zasady w koncepcji Wolniewicza i Musiała nie mają swojej definicji. Są one pojęciami pierwotnymi. Podobnie jak to ma miejsce na przykład z pojęciem idei u Platona, czy można powiedzieć przedmiotu Wittgensteina, tak? Cała koncepcja ontologii... Czy punktów geometrii, tak? Cała geometria opisuje... Cała ontologia Platona chce nam powiedzieć, czym jest idea, ale nigdy nie daje jej ścisłej definicji, tak? Mimo że cała ontologia w pewien sposób bazuje na tym, czym są idee. Tak. Więc czym jest wspólnota? Autorzy wyróżniają trzy teorie wspólnoty. Zajmijmy się najpierw tymi dwoma, które odrzucają. Warto wiedzieć, warto o tym powiedzieć, gdyż pokaże nam to
jakie warto o nich powiedzieć. Więc pierwszą teorią jest teoria deklaracyjna. Wyróżnia ona wspólnotę przez... Przepraszam znowu, może dlatego też warto o nich powiedzieć, że one są dominujące, nie zgodzi się pan? Tak, tak, one są dominujące w naukach innych niż filozofia, powiedziałbym, tak, na przykład w archeologii, na przykład w socjologii. No i w pewien sposób łatwiej odkryć istotę pewnej teorii, patrząc na jej przeciwieństwa. Tak, więc mamy teorię deklaracyjną. Na czym polega teoria deklaracyjna? Mamy jednostki, które tworzą wspólnotę i wspólnota powstaje poprzez zadeklarowanie jednostek o przynależności do niej. Teorię tą odrzucają autorzy. Drugą teorią, która wydaje mi się, że jest najistotniejsza i najczęściej przyjmowana przez właśnie nauki pomocnicze, takie jak socjologia, archeologia czy historia, jest teoria degeneracyjna. Ona wyróżnia członków wspólnoty, a tym samym wspólnotę, poprzez pewnego rodzaju cechy, na przykład język, na przykład podległość pewnej władzy i tak dalej. W ten sposób na przykład możemy wyróżnić wspólnotę Polaków, to są ludzie, którzy albo podlegają pod władzę państwa polskiego, albo rozmawiają właśnie w języku polskim, czy język polski jest ich podstawowym językiem. Autorzy opowiadają się za teorią dynamiczną. W teorii dynamicznej kluczowe dla wyodrębnienia wspólnoty, czy to, czym jest wspólnota, jest pewien rodzaj społecznych sił, które łączą jednostki. Są to siły, które bazują na pewnego rodzaju, jak to sami autorzy określają, nieutylitarnych więzach, a właściwie więzach duchowych. Czym się charakteryzują te więzy duchowe? Po pierwsze trwałością. Trwałość również związana jest z ich nieprzypadkowością. Te więzy, które łączą właśnie członków wspólnoty, są trwalsze niż nasze cele, niż ludzkie życie również i w pewnego rodzaju sposób są od nas niezależne. My nie możemy, tak jak w teorii deklaracyjnej, stwierdzić, zadeklarować, że należymy do jednej wspólnoty, po czym zmienić naszą deklarację i należeć do drugiej. We wspólnotę, jak to sami autorzy określają, i to określenie jest bardzo, będzie nam później potrzebne, wrastamy. Wrastamy poprzez integrację i poprzez proces wychowania. Drugim predykatem tychże więzi, które tworzą wspólnotę, jest ich duchowość. Tutaj autorzy odnoszą się do teorii socjologicznej przedstawionej przez niemieckiego XIX-wiecznego socjologa Ferdynanda Toniesa. Mianowicie Tonies uważał, że dzielił ludzkie zbiorowości na wspólnoty i stowarzyszenia. To, co wyróżnia wspólnotę od stowarzyszenia, jest jej przyczyna sprawcza, czyli na przykład wola czyli różnica między wolą ją tworzącą. Wola arbitralna, która tworzy właśnie stowarzyszenia, czym są stowarzyszenia może najpierw? Na przykład stowarzyszeniem jest spółka akcyjna, która nakierowana jest na pewien cel, czyli zdobycie zysku, tak? Inaczej jest ze wspólnotami. Wspólnoty są tworzone nie przez wolę arbitralną, a przez wolę, która jest nieco wcześniejsza od woli arbitralnej. Według Toniesa wola arbitralna narodziła się dopiero wraz z kapitalizmem. Tutaj mamy właśnie wolę, która jest spontaniczna, która związana jest właśnie z wartościami, jakie wyznajemy, i z pewnego rodzaju nienakierowanym na cel dążeniem człowieka, tak? Na przykład życiem we wspólnocie, czy poświęceniem się dla jakichś ideałów. Tak. I by opisać, w jaki sposób wspólnoty możemy wyróżnić z uniwersum, autorzy przedstawili w swojej rozprawie model abstrakcyjny. I model abstrakcyjny, można powiedzieć, że polega na tym, że świat jest rozbity na wspólnoty i jednostki, które te wspólnoty tworzą. Żeby wyodrębnić wspólnotę, musimy de facto, żeby wyodrębnić, kto jest członkiem wspólnoty, stosunek jego sił, czyli tych właśnie duchowych więzów między członkami wspólnoty,
a członkami, którzy należą do innej wspólnoty, czyli są spoza tejże wspólnoty, musi być taki, że te siły ad intra, czyli siły do wewnątrz wspólnoty, są większe od tych sił ad extra, czyli sił do zewnątrz wspólnoty. Tak. I wspólnoty przez te siły... To może ja to narysuję, bo ja tu już nabrałem biegłości w tym rysunku, który jest w książce zamieszczony. Otóż pierwsza rzecz, powtarzam tutaj za panem Kasprem, a on za autorami książki, wspólnota zawsze jest na jakimś tle. Nie może być inaczej. Jest wspólnota na tle populacji, populacja Homo sapiens. Populacja rozbita jest na wspólnoty, ja tutaj jakieś inne, przykładowo niech tu będzie W1, wspólnota 2, wspólnota 3. Natomiast proporcje tutaj trochę zmieniam, żeby było obrazowo. Tutaj znajdują się, jak mówią autorzy, wolne elektrony. To znaczy zdarzają się takie osoby. Słabo widać? Nie wiem, czy to się... Dobra. Złośliwa kreda. Dobra. W1, wspólnota 1, wspólnota 2, wspólnota 3, a tutaj są kropki, które symbolizują osoby pojedyncze, zdarzają się wolne elektrony, chociaż takie wolne elektrony to jest rzadkość, tak twierdzą autorzy. Większa część ludzkości, dominująca, czy prawie wszyscy, by można nawet powiedzieć, są ulokowani w jakichś wspólnotach. No i teraz to, co pan Kasper mówił przed chwilą, rzecz polega na tym, że wedle tej koncepcji dynamicznej osoby, które tworzą wspólnotę, spojone są jakimiś więziami duchowymi, to znaczy nie tylko utylitarnymi. Utylitarne oczywiście jak jedzenie i inne tam bogactwa naturalne wchodzą w grę, ale tu są jakieś duchowe sprawy, które właśnie wiążą osoby. I to, co pan ostatnio chyba powiedział, suma tych sił wiążących osoby wewnątrz musi być większa od sił, czyli tych sił ad intra, czyli wewnętrznych, dośrodkowych, o tak by można powiedzieć, musi być większa od sił ad extra, czyli wychodzących ze wspólnoty, no w istocie zawsze w kierunku jakichś innych wspólnot. Jeżeli tutaj wspólnotą W1 są Polacy, wspólnota narodowa Polaków, no to te siły ad extra wychodzą w kierunku wspólnoty niemieckiej, albo białoruskiej, albo jakiejś tam innej. Dobra. Tak. I z tejże naszego rysunku wynikają również dwie równie ważne tezy. Mianowicie nie można należeć do dwóch tych samych wspólnot jednocześnie, jeżeli to są wspólnoty oczywiście na równym szczeblu, tak? Czyli nie można być Niemcem i Włochem równocześnie. Nie można być Polakiem i Białorusinem równocześnie. A druga teza wynika z samego właśnie wyróżnienia wspólnoty z uniwersum. Nie może istnieć wspólnota wszystkich ludzi, dlatego świat musi się rozpadać na wspólnoty, które w pewien sposób ze sobą konkurują o członków i w pewien sposób zmieniają swoje zakresy. Tak? To jest właśnie istota koncepcji dynamicznej, że te duchowe więzi, które tworzą wspólnotę, poprzez które wyróżniamy wspólnotę, właśnie są, mimo że są trwalsze od naszej egzystencji, są również zmienne. I dzięki temu w pewien sposób możemy łatwiej opisać rzeczywistość. Tak? Na przykład ze wspólnoty narodowej Polaków mogła się wykształcić poprzez pewnego rodzaju czynniki materialne, jak i również zapewne niematerialne, wspólnota narodowa Litwinów, tak? I to się mogło stać w przeciągu 50 lat. Tak i teraz, no to można powiedzieć, że to jest dość ważki i nowy przykład, mianowicie zwykło się uważać, że jeżeli ktoś mówi tym samym językiem, to jest również tej samej narodowości. A jak widzimy poprzez najnowsze geopolityczne zawirowania, nie zawsze tak jest. Tak, ale wracając do koncepcji właśnie autora, koncepcji omawianej.
Jednostki tworzą wspólnoty. Tak, te wspólnoty mają charakter pewnego rodzaju mieszany, tak? Bazują na pewnego rodzaju materialnych podstawach, ale również je przekraczają. Tutaj właśnie w omawianej książce autorzy wyróżniają po pierwsze wspólnotę rodziny. Wspólnota rodziny bazuje na więzach krwi, ale w pewien sposób przekracza biologiczne potrzeby i właśnie oparta jest na pewnego rodzaju tych duchowych więzach, które sprawiają, że jest czymś więcej niż tylko właśnie, można powiedzieć, takim biologicznym, no biologiczną jakimś spotkaniem mającym zaspokoić pewne biologiczne potrzeby. Drugą wspólnotą jest naród. Naród z kolei oparty jest na wspólnym języku. I tutaj chciałbym się odwołać jeszcze do jednego filozofa, który można powiedzieć, że stoi w kontrze do tejże koncepcji. Mianowicie do Thomasa Hobbesa. Jak pamiętamy, u Thomasa Hobbesa wolne i niezależne od siebie jednostki tworzą państwo śmiertelnego Boga, Lewiatana, porównywanego również do Golema, który to dopiero tworzy wspólnotę. Dopiero on tworzy de facto to, że mogą być razem ze sobą. I tutaj pozwolę sobie zacytować Hobbesa. Wreszcie zgoda tamtych istot wypływa z ich natury. Tutaj Hobbes mówi o mrówkach, o pszczołach. Gdy tymczasem zgoda między ludźmi opiera się jedynie na ugodzie, która jest sztuczna. Stąd też nie jest dziwne, jeśli trzeba jeszcze czegoś innego poza ugodą, ażeby uczynić ich zgodę trwałą i stałą. Tym czymś jest moc, która ich wszystkich wspólnie trzyma w strachu i kieruje ich działaniem dla dobra powszechnego. Oczywiście tą mocą jest państwo, tą mocą jest Lewiatan. Tutaj koncepcja Wolniewicza i Musiała z kolei bazuje na koncepcji innego filozofa, mianowicie Arystotelesa. Jak pamiętamy, u Arystotelesa wspólnoty czy ludzkie zbiorowości również mają dwa jakby cele. Pierwszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Ono wynika z racjonalności człowieka. Ludzie się gromadzą we wspólnotą maksymalną dla Arystotelesa jest oczywiście polis, w celu obrony granic, obrony zasobów i tak dalej. Ale Arystoteles, i tutaj znowu pozwolę sobie zacytować właśnie Stagirytę, uważa, że poza rozumnością w człowieku jest jeszcze jedna cecha, którą może rozwinąć we wspólnocie, czyli osiągnąć entelechię, a w ontologii Arystotelesa o to chodzi. To bowiem jest właściwością człowieka odróżniającą go od innych stworzeń żyjących, że on jedyny ma zdolność odróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości i tym podobnych. Wspólnota zaś tych istot staje się podstawą rodziny i państwa. No tutaj wiadomo, polityka jest pewnego rodzaju wykładem, gdzie nie wszystko wynika z siebie, ale jak widzimy, te koncepcje Hobbesa i Arystotelesa są zupełnie inne na poziomie antropologicznym. Tak, więc czymże jest naród według Bogusława Wolniewicza i profesora Musiała? Wspólnota narodowa jest pewnego rodzaju plemieniem, które złączone jest właśnie nie tylko więzami, które mają zapewnić jej przetrwanie w zmiennym środowisku, ale również realizować to, co Arystoteles w polityce nazywa pięknym życiem bądź dobrym życiem, tak? Czyli wartości etyczne. I dlatego wspólnoty koniec końców opierają te swoje duchowe więzi właśnie na etyce abstrakcyjnej, która w pewien sposób łączy członków wspólnoty i właśnie pozwala powiedzieć, kto jest członkiem wspólnoty, a kto jest tym członkiem, który od niej odchodzi, który jest właśnie tym elektronem odchodzącym, tym elektronem, który ma się oderwać od wspólnoty i zmienić jej zakres. Tak, za wspólnotę maksymalną, czyli taką, ponad którą nie może istnieć nic większego. Zauważmy, że Arystoteles za taką uważał polis, tak? Czyli po prostu państwo
no powiedzmy sobie szczerze, nawet na warunki antyczne niezwykle małe, tak? Dla Wolniewicza, właśnie z racji tego, że u Wolniewicza wspólnoty stworzone są na podstawie duchowych więzi, tą wspólnotą maksymalną jest cywilizacja. I tutaj z cywilizacją mamy problem. Nie potrafimy de facto znaleźć takiego komponentu materialnego, jak to mieliśmy w przypadku rodziny. W przypadku rodziny była to wspólnota krwi, w przypadku narodu wspólnota języka. Tak. Więc można powiedzieć, zaryzykować taką tezę, że cywilizacja jest po prostu wspólnotą, która jest oparta na czysto duchowych więziach. I tutaj zaryzykujmy odwołanie się do również polskiego myśliciela, który z tego, co słyszałem, był ceniony przez profesora, mianowicie Feliksa Konecznego, który wyróżniał cywilizację poprzez tak zwany pięciomian, quincunx to się nazywało, nazywał to po łacinie. Quincunx to jest moneta pięciokątna, która po prostu każdy jej kąt znaczył 12 i chodziło o to, że to jest pięciomian, czyli pięć w jednym. Tak, tak. I właśnie, w jaki sposób Feliks Konieczny wyróżniał cywilizację? Poprzez pewnego rodzaju ich stosunek do pewnego rodzaju kategorii duchowych i materialnych. Tymi kategoriami duchowymi był stosunek do prawdy i dobra. On się objawiał w etyce, w różnej etyce, w etyce i prawie różniących cywilizację. Kategorią mieszaną była kategoria piękna, czyli to, co widzimy. Tak, świątynie na przykład, budynki administracji publicznej oraz również kategorie mieszane, zdrowie i bogactwo. Tak? Między cywilizacjami, między tymi właśnie największymi wspólnotami widzimy różnicę w podejściu do tego, czym jest zdrowie, czym jest bogactwo. Tak? Bogactwo może oznaczać, że mamy liczne potomstwo, a bogactwo może również oznaczać, że mamy piękną willę. Tak? To jest ta różnica, to jest różnica w rozumieniu pewnego rodzaju pojęć. Tak. No i cywilizacja jest kresem rozważań o wspólnocie i tak naprawdę świat społeczny rozbity jest na cywilizacje, w których koncentrycznie mieszczą się narody i w których to, jak w ruskiej babie, mieszczą się również rodziny. Tak. Może też to narysuję, przepraszam jeszcze, bo w tej teorii Musiała Wolniewicza zostaje wprowadzone takie pojęcie wspólnot koncentrycznych, kredens brałem, czy jest właśnie na zasadzie ruskiej baby w babie, tak, że jeżeli to jest naród, no to on się składa z mniejszych wspólnot, przede wszystkim rodzin. Rodziny składają się na gminy, powiedzmy, czyli wspólnoty wyższego rzędu. Te gminy składają się na narody, a narody składają się na cywilizację. I cywilizacja, powtarzam, to jest wspólnota najwyższego rzędu. Żadnego już większego tworu społecznego niż cywilizacja być nie może. I teraz podobnie jest w przypadku tych wspólnot, które na zewnątrz. One też składają się z rodzin, składają się z gmin i tworzą cywilizację jakąś inną. To jest cywilizacja 1, to jest cywilizacja 2. Otóż tu można by było trochę inaczej. Ja myślę, że bardziej intuicyjnie i prościej powiedzieć, inaczej niż u Konecznego. Co to jest gmina? To jest to coś, taki kolektyw, który reprezentuje to, co wspólne we wszystkich rodzinach. Rodziny się różnią między sobą, ale coś wspólnego je łączy i to coś wspólnego wyznacza gminę. Natomiast wspólne gminy no, łączą się w naród. Naród to by był znowu zbiorowość, która się charakteryzuje tym, co wspólne dla wszystkich swoich składowych. A cywilizacja to by był znowu kolektyw, który by się charakteryzował tym, co wspólne dla narodów. Jak weźmiemy cywilizację Dalekiego Wschodu, to znajdziemy elementy wspólne dla Japończyków, Koreańczyków, Chińczyków, a nawet Hindusów. I to jest właśnie cywilizacja. Jeżeli weźmiemy Niemców, Polaków, Anglików, Czechów, no to znajdziemy elementy wspólne konstytuujące cywilizację Zachodu.
Więc jeszcze raz, tu by były z jednej strony wspólnoty koncentryczne, które stanowią pewną hierarchię, a tutaj by były, tak się nazywa tam w książce Musiała Iwolniewicza, wspólnoty paralelne. To znaczy do cywilizacji Zachodu paralelna jest cywilizacja islamu na przykład, a do narodu polskiego paralelny jest naród chiński, czy tam jakiś inny koreański i tak dalej. No i paralelne są rodziny, prawda? Dobra, przepraszam za ten wtręt. I... Tak, więc kończąc nasze rozważanie o wspólnocie, możemy powiedzieć, że autorzy, zresztą poprzez również terminologię, jaki używają, określają wspólnoty jako pewnego rodzaju elementy żywe, tak? My nie możemy na nie wpływać za mocno, one są pewnego rodzaju antropologiczną tajemnicą naszego gatunku. Tak. I teraz chciałbym powiedzieć nieco o pojęciu ksenofobii i w jaki sposób pojęcie ksenofobii właśnie jest związane z teorią wspólnoty, którą przedstawiłem przed chwilą. Tak. Więc jak wiemy, teoria ta jest teorią dynamiczną. Czyli tutaj mamy ciągły ruch de facto tych wolnych elektronów, które odpływają i przypływają. To jest największe zagrożenie dla wspólnoty, gdyż wspólnota, która traci właśnie swoją swoistość, czyli to zagęszczenie tych więzów duchowych ad intra, rozpływa się w uniwersum i po prostu nie ma. Tak. Z drugiej strony należy również zauważyć, że ta koncepcja jest również koncepcją niezwykle ekskluzywną. Ze samej swojej definicji, jeżeli siła więzów ad intra przeważa nad siłami więzów ad extra, by zakreślić zakres wspólnoty, to de facto dzielimy zawsze zbiór ludzi na swoich i obcych. Tak. I czymże jest właśnie ksenofobia? Autorzy określają ksenofobię jako pewnego rodzaju oręż walki wspólnoty z jej odwiecznym zagrożeniem, czyli rozpadem więzów, pewnego rodzaju systemem immunologicznym. Tak. I wyróżniają trzy stadia tejże ksenofobii. I tutaj może pokuszę się o opowiedzenie pewnego rodzaju starożytnego mitu, czy starożytnego prawa, które było obecne w kulturze greckiej, ale również w innych kulturach, przynajmniej z tego co wiem, indoeuropejskich, mianowicie prawa ksenii, czy prawa gościnności. I wydaje mi się, że prawo gościnności możemy zauważyć nawet w dziełach kultury nowoczesnej, takich jak, nie wiem, Gra o Tron, czy Władca Pierścieni. Na czym polega prawo gościnności? Na stosunku gościa do gospodarza. Tak, ten stosunek początkowo jest wrogi i dopiero wtedy, gdy gospodarz częstuje gościa właśnie tutaj jedzeniem w tym wypadku, nawiązuje się pewnego rodzaju relacja. Relacja, która zabrania skrzywdzić gościa przez gospodarza oraz również zobowiązuje gościa do przestrzegania praw, którymi rządzi się domostwo, które nakłada pan domu, czyli właśnie gospodarz. I to jest pierwsze stadium ksenofobii. Stadium, które Wolniewicz i Musiał uważają za stadium zdrowe i które musi być obecne w każdej wspólnocie, żeby ona mogła właśnie w tym dynamicznym uniwersum przetrwać. Tak? Drugim stadium ksenofobii jest stadium, w którym gość zaczyna łamać zasady narzucone przez gospodarza. Tak? Tutaj wtedy właśnie ten elektron, który wchodzi w macierz wspólnoty, nazywamy intruzem. Trzecim stadium jest właśnie najeźdźca, który już zrywa wszelkie właśnie te zawarte poprzez prawo gościnności, prawo ksenii układy z gospodarzem i działa na niekorzyść wspólnoty, pragnie właśnie godzi w jej duchowe więzy, a tym samym godzi w jej wartości przez nią wyznawane. No i ostatnim stadium ksenofobii jest wspólnota zradykalizowana, czyli wspólnota, w której właśnie ten immunologiczny system zaczyna właśnie działać podobnie jak w przypadku jakiejś choroby autoimmunologicznej, tak? Czyli wspólnota atakuje wszystko i wszystkich i właśnie nie tyle gość łamie te zawarte układy, a właśnie gospodarz
właśnie nie respektuje tego prawa gościnności, tak? No i tutaj przyznam szczerze, że sama rozprawa nie podaje zbyt wielu takich kontrowersyjnych przykładów właśnie tej ksenofobii, czy wtedy, kiedy, czy sytuacji, w której ksenofobię możemy uznać za uzasadnioną. Ja gdzieś chciałbym tutaj właśnie podać taki może mniej znany, a który w pewien sposób pokaże nam, kiedy ksenofobia może dojść do tego niemalże najwyższego zdrowego stadium, czyli wtedy, kiedy walczy z intruzem, tak? Tutaj chciałbym przytoczyć przykład dekretów Benesa. Są to dekrety, które doprowadziły do wysiedleń ludności niemieckiej, czy można powiedzieć, że ludności niemieckojęzycznej z obszaru Republiki Czechosłowackiej po II wojnie światowej. Pamiętajmy, że ta mniejszość pewnego rodzaju, te 5 lat temu, 5 lat wcześniej, czyli podczas zajęcia Czechosłowacji, właściwie nie Czechosłowacji, bo tylko Czech, przez III Rzeszę, no, działała na niekorzyść wspólnoty, narodowej Czechów, tak? No i to jest pewnego rodzaju złamanie praw człowieka, czego, co byśmy nazwali prawami człowieka, ale pokazuje nam to pewnego rodzaju właśnie tą granicę ksenofobii. Kiedy ksenofobia jest zjawiskiem zdrowym i kiedy my w naszym systemie wartości możemy ksenofobię uznać za coś dobrego, za coś, co musi chronić wspólnota, a wspólnota de facto chroni nas. I na koniec chciałbym jeszcze pokazać, w jaki sposób ta koncepcja licuje z wyznawanym przez profesora Wolniewicza marksizmem. Tak. Czym są wspólnoty w filozofii Marksa? Każdy, kto czytał Manifest Komunistyczny, wie, że proletariusze nie posiadają ojczyzn. Tak. A w ideologii niemieckiej Marx uważa, że wszystkie właśnie ideologie, ideologia narodowa, czy nawet rodzina w późniejszych pismach Engelsa, jest właśnie wytworem warstwy, która posiada środki produkcji. Jest ona wytworem w tym wypadku utylitarnym, bo ma na celu utrzymać stosunek w materialnej bazie, ale również jest wytworem, który my możemy w pewien sposób zmienić, tak? Jeżeli my zmienimy środki produkcji, jeżeli proletariusze obudzą się, to będziemy mogli właśnie w te wspólnoty rozsadzić, zmienić te wspólnoty i utworzyć to, o czym pisał Marx, ideologii niemieckiej. Świat bez właśnie ideologii, czyli bez ideologii narodowych, bez ideologii, które pozwalają burżuazji panować nad środkami produkcji, które według Marksa należą się każdemu. Wolniewicz uważa nieco inaczej. Wspólnoty są żywym elementem dziejów i nie są wytworem właśnie materialne, nie są wytworem ludzkim, tak? One wynikają z materialnej bazy, tak? Ale w pewnego rodzaju inny, bardziej subtelny sposób. Nie są właśnie utylitarnym tworem mającym właśnie utrzymać ten zastany stan, tylko są pewnego rodzaju antropologiczną tajemnicą, a właśnie dzieje tychże wspólnot pewnie zapewne podlegają prawom materializmu historycznego, ale ten stosunek między jednostką a wspólnotą jest zupełnie, nie może być wolontarystyczny, tak? Czyli jednostka nie może nic zmienić w wspólnocie. Jednostka w nią wrasta, żyje, może od niej odejść, tak? Ale nie może jej zmienić. Ludzie ze swojej natury żyją we wspólnotach i te wspólnoty, gdy duchowe więzy je tworzące się rozpadają, rozpływają się w uniwersum. Tak. No i jaka jest w ogóle cel tego typu koncepcji społecznych i co one nam dają? Po pierwsze, jak widzimy, filozofia społeczna, filozofia polityki jest zawsze koroną całej myśli filozoficznej i wynika z pewnego rodzaju wcześniej przyjętych podstaw antropologicznych prawideł. Tak, ale również tego rodzaju teorie przekładają się na sposób, w jaki my widzimy świat i w jaki sposób świat interpretują nauki szczegółowe jak socjologia, archeologia czy historia.
I tutaj chciałbym już na sam koniec, byśmy mieli jakąś pożywkę dla dyskusji, przytoczyć właśnie jedną teorię związaną z powstaniem narodów, no i chyba na niej poprzestanę, tak? Więc teorię tą opisują w swojej książce Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski, dylemat samoidentyfikacji Europejczyków profesorowie Adam Wielomski i Magdalena Ziętek-Wielomska, ale oni również bazują na koncepcjach zachodnioeuropejskich. Mianowicie pierwszą taką koncepcją, którą opisują, jest koncepcja liberalna i tutaj mamy austriackiego, właściwie narodzonego jeszcze w monarchii austro-węgierskiej Ernesta Gellnera i jego naród i nacjonalizm, w której Gellner mówi nam tyle, że nacjonalizm był pierwotny wobec narodu. Tak, państwo narodowe stworzyło naród po co? Właśnie podobnie jak u Marksa, żeby utrzymać swoją władzę. I antagonistyczna do niej, tutaj niestety nie mamy polskiego tłumaczenia, jest książka Colette Bon, La naissance de la nation France, która pragnie ukazać co innego. Colette Bon nie jest socjolożką jak Gellner, ale właśnie historyczką i poprzez badania nagrobków, badania właśnie źródeł z epoki wojny stuletniej, pragnie ukazać, że już wtedy mamy do czynienia z narodem francuskim, który nie tylko obejmuje swoim zasięgiem właśnie rycerstwo czy wyższe rycerstwo, ale również narodem francuskim, który obejmuje mieszczan oraz chłopów. I właśnie tenże naród francuski powstał podczas wojny stuletniej poprzez walkę z najeźdźcą. Wtedy te mniejsze wspólnoty, które tworzyły wcześniej jakieś hrabstwa, utworzyły z pewnego rodzaju samoidentyfikację. Właśnie stwierdziły, podobnie jak to pokazaliśmy na naszym modelu abstrakcyjnym, że coś się łączy i te coś jest innego, jest czymś innym niż to, co łączy angielskich najeźdźców. I w ten sposób narodził się naród francuski, i jego narodzenie nie było związane właśnie z pewnego rodzaju utrzymaniem właśnie politycznej władzy przez króla Francji, która była w tym okresie jeszcze bardzo słaba, ani właśnie z działaniem tego, co byśmy nazwali działaniem ideologii na świat polityczny, świat społeczny. Tak, no i to by było na tyle z mojej strony i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękuję, bardzo proszę, kto z Państwa zechce tworzyć dyskusję. Ja na początku może pewne uwagi w sprawie uzupełnienia, bo jest jeszcze, autorzy wspominali o też o innych cechach wspólnoty, mianowicie na przykład dążność do trwania i przetrwania. Wyrazem tej dążności jest troska o wychowanie. Powiem tak, troska o wychowanie w swoim imieniu i tradycji. Brak troski przesądza o braku wspólnoty. Jej intensywność jest miarą żywotności wspólnoty. Jest to warunek konieczny. To jest niezwykle ważna rzecz, no bo forsuje się od 30 lat, co najmniej od 30 lat w Polsce, nie tylko w Polsce, pajdocentryzm. A pajdocentryzm to znaczy brak troski o wychowanie w duchu tradycji. To jest zupełnie coś nowego. Niektórzy to już poważnie traktują, że to jest coś poważnego. Tymczasem jest to forsowane przez hegemonę. To jedna cecha, o której autorzy wspominają. O tym pajdocentryzmie to już ode mnie pochodzi. Inne cechy to jest empiryczność i stronniczość. Empiryczność w pracy. Dowiadujemy się, do jakiej wspólnoty należymy. Możemy różne rzeczy mówić i tak dalej, ale w trakcie konfliktu dowiadujemy się, gdzie jesteśmy, gdzie inni są też. No i stronniczość. Nie można być bezstronny. Jeżeli ktoś jest bezstronny, to już jest, jakby wycofuje się z danej wspólnoty. Do danej wspólnoty nie należy. To uwagi związane z uzupełnieniem, natomiast już takie dyskusyjne. Otóż w rozdziale Walka z ksenofobią, jest taki rozdział w książce Ksenofobia i wspólnota, autorzy wspominają o pewnej organizacji istniejącej w Polsce o nazwie Otwarta Rzeczypospolita,
Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi, Ksenofobii i Innym Brzydzeniu Etnicznym. Nie ma żadnego komentarza autorów w sprawie tej nazwy. Tymczasem komentarz, przynajmniej według mnie, nasuwa się taki automatyczny, mianowicie dlaczego w ogóle taka organizacja w Polsce została zarejestrowana? Dlaczego rząd polski wyraził zgodę, żeby taka organizacja zaistniała? Otóż można domniemywać, że to nie rząd polski podejmuje, czy taka organizacja powstanie, czy nie powstanie, tylko powstanie, to taką decyzję podejmuje pewne siły zewnętrzne. Natomiast rząd polski tylko rejestruje i wykonuje pewne polecenie zewnętrzne. Mianowicie, na czym polega tu problem? Jeżeli jest coś takiego jak walka z ksenofobią, jest coś takiego jak walka z antypolonizmem, po której stronie powinno się stanąć w przypadku kolizji, bo może być kolizja. Hegemon podpowiedział, że należy walczyć z antysemityzmem. Natomiast zwolennik wspólnoty polskiej powiedział, że trzeba walczyć z antypolonizmem. Tutaj właśnie dotykamy pewnej ważnej sprawy. Można domniemywać, że coś podobnego jest w innych państwach strefy zachodniej. W związku z tym od razu jakby widacznia się ów hegemon. Kto jest hegemonem i kto wydaje dyspozycje do realizacji tych celów. Do różnych celów. Tak, tak. Więc może powiedzmy sobie, co jest tymże hegemonem, tak? Tutaj musimy się odwołać do innych prac profesora Wolniewicza. Mianowicie, z naszej koncepcji wynika to, że wspólnota jest czymś pierwotnym wobec instytucji politycznych, tak? Państwo jest przedłużeniem wspólnoty. Państwo ma po prostu pełnić pewnego rodzaju funkcje, które wspólnota musi zinstytucjonalizować, tak? I tutaj przytoczę jeszcze jeden cytat może, ale on nam pokaże, kim może być tenże hegemon, który działa przeciw wspólnocie. Wspólnota narodowa to znowu, to jest cytat z profesora Wolniewicza W stronę rozumu. Wspólnota narodowa to znowu coś, co nie państwo stworzyło. To wspólnota narodowa wytworzyła państwo, a nie państwo wspólnotę. Teraz państwo się uniezależnia, unosi się jak chmura po wybuchu atomowym ponad wspólnotę, ponad społeczeństwo. Uniezależnia się od nich i chce tę wspólnotę jak gdyby rozpuścić w jednorodną, zatomizowaną masę, nad którą dominować może łatwo nowa warstwa panująca, ta plutokratyczno-biurokratyczna. Tak? I to jest pewna teza bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjna może, ale pokazuje, że ten stosunek między wspólnotą a jej instytucjami, czyli instytucją państwa w naszej cywilizacji, czy może poprzez analizę tego, w jakim świecie żyjemy, dochodzi do pewnego rozstąpienia się właśnie celu instytucji, jaką jest państwo, czyli właśnie zapewnienia istnienia w wspólnocie, tak? Bo taki jest cel państwa, taki jest cel państwa u Arystotelesa, tak jest również według Wolniewicza cel państwa. Tak, a odnośnie właśnie tej wypowiedzi o pewnego rodzaju stowarzyszeniach, no to tego rodzaju stowarzyszenia oczywiście powstają i wynika to z pewnego rodzaju zasad naszej cywilizacji, z możliwości, z wolności słowa, tak, ale to, co jest zapisane w prawie, nie znaczy, że nie obowiązują inne zasady, które są może nie tyle powyżej prawa, ale są gdzieś obok prawa. I takim zasadem jest właśnie prawo gościnności, o której wspomniałem, tak? Że gościowi pozwala się właśnie na wszystko, dopóki nie jest to sprzeczne z zasadami, które są nałożone przez gospodarza, tak? I jeżeli rzeczywiście działania tejże instytucji naruszałyby duchowe więzy, czy może etykę abstrakcyjną wspólnoty Polaków, wtedy powiedziałbym, że profesor Wolniewicz mógłby uznać, że ten gość staje się intruzem i wspólnota wysuwa przeciwko niemu swoje działa w postaci ksenofobii właśnie, w postaci wydalenia ze wspólnoty. Tak, tak ja to widzę na gruncie tejże koncepcji. No, na gruncie koncepcji liberalnych powiedzielibyśmy sobie, co z tego? I tak wspólnota jest tworem państwa i państwo może robić, co chce.
jak się zmienia zachowanie wspólnoty w wypadku wojny. Bo na przykład założenie w Polsce organizacji Otwarta Rzeczpospolita to jest akt wojny, a nie akt korzystania z naszej gościnności. Tak, ale... Kiedyś próbowałem studentom tłumaczyć sprawę poprzez taką, w moim rozumieniu, homologię, a studenci to uznali za jakąś pomyloną analogię, mówiąc o takim stowarzyszeniu jak Otwarty Biskupin. Wszyscy Państwo wiecie, co to był biskupin. Bliższe to nam jest jakoś naszej wyobraźni niż nawet te miasta państwa greckie, no bo to biskupin na naszym terytorium. No każdy, jeśli nawet tam nie był, nie oglądał, no to widział gdzieś ilustracje, fotografie, fosa, palisada, prawda? No i raptem zadajmy pytanie profesora Zubelewicza. Kto mógłby stworzyć organizację Otwarty Biskupin? No przecież wiadomo, że jacyś Wizygoci, albo już tam nie pamiętam z historii, kto oblegał ten biskupin, ale tylko ci z zewnątrz mogli coś takiego założyć. No więc studenci mówią, co pan też opowiada, czasy się zmieniły, świat jest inny. No zmieniły się w tym sensie, że nie ma palisad i nie ma fosy, prawda, ale w to miejsce są inne instrumenty i inne narzędzia. Tak, natomiast no cały czas jest, bo to z natury ludzkiej wypływa, ten podział na swoich i obcych. No i tylko to się zmieniło, instrumentarium, prawda, się, czy garderoba się zmieniła, natomiast nie sama istota sprawy. Więc ten biskupin dla mnie jest tutaj jakimś takim probierzem tej otwartości. Co to jest otwartość biskupina? No powinni wszystko rozebrać i być tolerancyjni, prawda, dla innych ludów. Tak, ja jeszcze może odniosę się właśnie do tego pytania, które profesor zadał. Na gruncie właśnie teorii Wolniewicza nie powinniśmy według mnie uznawać tego za jakąś przyczynę, a raczej skutek. Tak? Powstawanie takich instytucji czy organizacji jest pewnego rodzaju efektem właśnie rozpływania się wspólnoty w uniwersum. Tak? Właśnie braku tej bariery immunologicznej, jaką jest ksenofobia, jaką jest obrona własnych wartości i po prostu takiego powolnego umierania wspólnoty. Tutaj ta metafora organiczna jest bardzo, wydaje mi się, malownicza, tak, w tym aspekcie. Tak? Czyli nie powinniśmy tego uznawać za przyczynę, że to jest, że to po prostu jakoś zmieni tą konsystencję wspólnoty, a po prostu pojawienie się takiej organizacji jest pewnego rodzaju skutkiem słabnięcia wspólnoty, skutkiem słabnięcia tychże duchowych więzów, które ją tworzą, a przez to również tej warstwy ochronnej, jaką jest ksenofobia. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale... No ja cię kategorycznie nie zgodził, dlatego że tego typu organizacja, jak Otwarta Rzeczpospolita, to jest po prostu wypustka krajowa organizacji Open Society, która z kolei jest instrumentem realizującym koncepcje polityczne Karla Popera. Oczywiście na tego, który założył Open Society. Ja szczerze powiem, nie uważam, żeby to było jakieś esencjonalne dla naszej dyskusji, ale chodzi o to, że w zdrowej i silnej wspólnocie takie organizacje po prostu nie mogłyby powstać. Po prostu i tyle. Jej członkowie by nigdy nie założyli jej. I nie mogłyby zaszkodzić. I ludzie nie mogą, czyli w zdrowej wspólnocie ludzie nie podlegają przekupstwu moralnemu czy finansowemu. Zawsze podlegają, tak, ale no tutaj w jakiś sposób uznajemy, że tego rodzaju stowarzyszenia działają na szkodę wspólnoty, a wspólnota nic z tym nie robi, tak? No bo w starożytnym Rzymie, nie wiem, też mogły powstać stowarzyszenia, które chciały, nie wiem, poddać się Etruskom, tak? Ale problem jest wtedy, kiedy tego typu stowarzyszenia oddziałują na wspólnotę w jakiś sposób, i właśnie zmieniają jej całą konstrukcję, sprawiają, że wspólnota szybciej rozpływa się w uniwersum, tak? I to jest ten problem, no, ale uważam też, że to takie sprawy powinniśmy traktować jako właśnie nie tyle przyczynę, a skutek, tak?
Jeżeli tego typu organizacje oddziałują tak na naszą wspólnotę, to znaczy, że nasza wspólnota jest słabsza, że więzy, które łączą jej członków, są pewnego rodzaju słabsze i przez to ci członkowie podlegają w jakiś sposób tego typu organizacjom. Tak, tak. No, tyle jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Też chciałbym nakierować naszą dyskusję na może tematy bardziej abstrakcyjne, które pokażą nam właśnie, czy jesteśmy skorzy przyjąć wspólnotę jako podstawowy byt naszej ontologii społecznej, czy może uznamy jak Hobbes i teorie liberalne, że te wspólnoty są właściwie wytworem jakiejś władzy politycznej, silniejszych nad słabszymi i tak naprawdę my je możemy w jakiś sposób zmieniać i tak naprawdę ich nie potrzebujemy do funkcjonowania, tak? Wydaje mi się, że to jest takie prawdziwe pytanie filozoficzne, które stawia nam tego typu koncepcję. Jeżeli mogę, w tym drugim duchu, z gruntu liberalnym, czy później konstruktywistycznym, z tego wypływa dzisiaj w zasadzie aksjomatyczne, czy wręcz dogmatyczne dla socjologii przekonanie, które jest nieustannie powtarzane i to po prostu jako zaklęcie funkcjonuje, że naród jest wspólnotą wyobrażoną. I z fałszywego zupełnie rozpoznania właśnie takiego ontycznego dotyczącego wspólnoty, w tym wypadku narodowej, to wynikają oczywiście błędne konsekwencje, ale ten aksjomat jest traktowany jako, no, znaczy niedyskutowalny, no, to znaczy jak dogmat w tym sensie. I tego rodzaju koncepcje, pamiętam, miałem mieć taką dyskusję, gdzie się powoływałem na teorię Wojniewicza Musiała, powiedzmy, no to akurat w tym gronie, znaczy było to uznane, czyli podważanie tego przekonania jako ustalonego przez naukę społeczną, w tym wypadku socjologię, bo to tak jest traktowane, że to jest ustalenie, no, niekwestionowane, że naród jest wspólnotą wyobrażoną. To są jakieś takie dziwne koncepcje wynikające z jakichś takich, nie wiem, no już powiedzmy sobie XIX-wiecznych wyobrażeń na ten temat. Także no, ja bym tutaj od tego jakoś się odbił zasugerował, że no, to jest zupełnie fałszywy obraz rzeczywistości. Tak, no ale to jest właśnie przejście od teorii dynamicznej do właśnie pewnego rodzaju teorii deklaracyjnej czy deliminacyjnej, tak? Która wyróżnia wspólnotę w sposób inny. I to jest właśnie jądro z tego sporu, który gdzieś tam został przedstawiony przez profesora Wielomskiego w jego książce i właśnie wynik. I właśnie chciałbym zauważyć, że tak naprawdę Ernst Gellner jest socjologiem, trochę filozofem, podczas gdy Colette Bohn jest historykiem, który bazuje na zupełnie innych podstawach, tak? Dla Colette Bohn podstawą jest właśnie badanie nagrobków szlachty, nagrobków właśnie rycerstwa, które poległo w wojnie stuletniej, a dla Gellnera właśnie, no, dla Gellnera podstawą jest pewnego rodzaju liberalizm, dla Gellnera podstawą jest teoria Hobbesa o wspólnocie, tak? Czyli wspólnocie, która jest tworzona przez władzę polityczną, wspólnocie tworzoną przez Lewiatana, tak? I tutaj mieliśmy też ten cytat, w którym Hobbes właśnie odróżniał ludzi od innych zwierząt, właśnie mrówek i pszczół, które właśnie tworzą ze swojej natury wspólnoty, a ludzie potrzebują właśnie umowy społecznej. Tak. Znaczy, bo wydaje mi się, że to też bardzo dobrze pokazuje taką granicę liberalizmu, bo to liberalizmem trochę wszyscy intelektualiści się zachłysnęli, no zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza po 1989 roku, kiedy okazało się tak, że można nie interpretować, no bo wcześniej normą była interpretacja wszelkich zachowań jednostki poprzez reguły normy społeczno-ekonomiczne. Czyli jednostka w całości była zdeterminowana przez procesy ekonomiczno-społeczne. Tak mniej więcej to wygląda od strony marksizmu, tak? Znaczy, że jednostka jest konstruowana społecznie. I w tym momencie ten liberalizm wydawał się jakoś atrakcyjny, ponieważ wychodziliśmy od jednostki, ontologicznie, tak? Że mamy najpierw jednostkę, no, a potem się zastanawiamy, czego ta jednostka może chcieć. Natomiast no, tego typu myślenie napotyka właśnie na bariery,
No bo wspólnoty się nie da wyjaśnić i wydaje się to wręcz takie mało rozsądne, jak się zdarzy z Arystotelesem wiele wieków wcześniejszym, który pokazuje, że przecież ta jednostka wcale nie jest czystą, niezapisaną księgą, że przecież wcale się nie umawia, że wkracza w świat, który jest już dla niej przygotowany, że pewne ludzkie dobra, nie wiem jak piękno, dobro, zwłaszcza z estetyką to widać, moim zdaniem tak najbardziej dobitnie, że nie ma czegoś takiego jak indywidualistyczna estetyka. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś sobie zrobi elegancki tatuażyk, to niestety ja muszę na niego patrzeć. Tak? I prawdopodobnie być może mój sposób prezentowania się społecznego również parę osób razi, bo narusza ich estetyczne oczekiwania. Więc to widać, że to jest jak gdyby... Znaczy ten liberalizm, on mógł pełnić pewną funkcję, ale w wypadku teorii politycznej on się po prostu... widać jego wyraźne ograniczenia. I tutaj bardzo trafnie pan wspomniał, no, ograniczeniem jest trwanie, tak? Przecież te kolejne jednostki się nie umawiają, tylko wchodzą w świat zinterpretowany. Fajnie, bo Amerykanie to nawet mieli taki pomysł, żeby każde pokolenie, bo oni bardzo serio traktowali tę umowę społeczną. No i teraz miało się umawiać każde kolejne pokolenie, co oczywiście było nie do zrobienia, tak? Znaczy co pokolenie miała być zmieniana konstytucja, bo to miała być umowa tych jednostek, które tam akurat wtedy żyją. Bo przecież wiadomo, że polityka nie działa w ten sposób, działa przez język. Języka się uczymy jako dzieci, tak samo praktyk społecznych się uczymy jako dzieci. W pewnym momencie możemy je trochę zmieniać, poprawiać, zadać o nie pytania, ale one są pierwotne w stosunku do nas. One są ontologicznie pierwotne. Więc najpierw jest wspólnota, a potem w ramach tej wspólnoty wyrasta jednostka. Natomiast czy to się da się z tym rozprawić w taki prosty sposób, że pan mówi, że tutaj mamy, nie wiem, Gellnera, który jest socjologiem, a tutaj mamy badacza, który jest historykiem, to wydaje mi się, że nie, bo to jest kwestia pewnych założeń. No tak, 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 to jest kwestia pewnych założeń. Los sobie przyjmuje swoje, Arystoteles swoje. I oczywiście Locke zwalcza tam Filmera, którego uważa za kontynuatora Arystotelesa. No ale gdzieś w ostatecznym rachunku to się opiera na założeniach i to, co my możemy robić na płaszczyźnie intelektualnej, to pokazywać, do jakich konsekwencji prowadzą te założenia. No właśnie, nie zgodziłbym się, że tylko możemy pokazywać, do jakich konsekwencji prowadzą te założenia. Możemy również, właśnie tak jak autorzy książki, tworzyć model abstrakcyjny, czy pewnego rodzaju ontologię świata społecznego. I tak jak w filozofii, no, niektórzy uznawali, że ontologia Platona jest logiczniejsza, czy wszystko w niej wynika lepiej niż u Arystotelesa, ale właśnie no to powinno być jakimś wyznacznikiem tego, które okulary założymy. Czy założymy okulary właśnie Hobbesa i popatrzymy na świat jak Gellner, czy założymy okulary Arystotelesa i popatrzymy na świat, na te, że tak powiem po kantosku, na te fenomeny, które nam się jawią właśnie poprzez to, że widzimy wspólnoty i przyjmujemy jako pojęcie podstawowe naszej ontologii społecznej, a nie jednostki, jak to właśnie czyni Hobbes, jak to właśnie czynią teorie umowy społecznej. A nie sądzi pan, że to są jakieś rzeczy wrodzone w osobniczym oczywiście wydaniu? No ja myślę, że na tej sali nie ma zwolenników otwartej Rzeczypospolitej. Nie dlatego, że te same książki nas ukształtowały albo te same zawody, tylko dlatego, żeśmy się tacy urodzili. Po prostu nie mamy skłonności przyrodzonej w tamtym kierunku, a inni mają. I to przecież, że Hobbes się różni od Arystotelesa, też nie wynika z tego, że jeden mądrzejszy, a drugi głupszy, tylko z tego, że to jest jakaś inna struktura osobowości, inne skłonności. No, tak bym myślał. To jest bardzo mocna teza. Że Hobbes nienawidził papiestwa i próbował zbudować uzasadnienie teologiczne, uzasadnienie władzy, która jednocześnie wyklucza jakąkolwiek interwencję prawa religijnego, które nie byłoby prawem jednocześnie królewskim. A czy to jest spór nie do rozstrzygnięcia, bo ja bym znowu odparował, że to, co pani profesor Nogal podała, to jest woda na mój młyn. No, nienawiść do papiestwa wynika z jego przyrodzonych skłonności. No, tak, tak.
Znaczy książka Wolniewicza i Musiała to nie jest książka, która mogłaby zmienić proporcje, prawda, w społeczeństwie zwolenników tego i zwolenników tamtego. No, ona jest do bezinteresownych rozważań na temat natury ludzkiej, a nie do zmiany struktury politycznej. To ona nie wpłynie na to, że ludzie będą inaczej się zachowywać. No, oczywiście. To jest jak informacja, która jest ta sama ochrony społeczeństwa, wspólnoty. To tak, to tak. Więc jest to pewnego rodzaju jednak narzędzie wojenne. Tak. To znaczy, jeżeli ja mam skłonności w stronę prawą, to ta książka ją we mnie wzmocni, podbuduje, prawda, tu się zgodzę. Tak. Tak, ale to jest bardzo niczańskie i to, że tak twierdzą profesorowie filozofii, jest nieco zabawne, gdyż poprzez analogię możemy powiedzieć, że Platon szukał istoty świata w ideach, bo miał szerokie barki, a Demokryt nie miał, więc patrzył tylko na atomy. No, na tym to polega. Ja uważam z kolei, że dobrze przedstawiona teoria potrafi w logicznie myślącym umyśle potrafi zmienić sposób, w jaki patrzymy na świat i w jakie podstawowe właśnie byty przyjmujemy w ontologii społecznej. Tak? I bardzo się ukazuje jako sokratejczyk po prostu, jako zwolennik intelektualizmu etycznego. Znaczy, jeżeli dobrze ale no nie, teorię, nieetycznego, to... nieetycznego intelektualizmu ontologicznego. Tak? Uważam, że jeżeli patrzę na świat i ktoś mi mówił coś o nim, no weźmy tą metaforę jaskini, metaforę Matrixa, że to są tylko atomy i jeżeli ktoś mi pokaże dobrą teorię, a możemy uznać, że teoria wspólnoty jest dobrą teorią, to ja popatrzę na świat inaczej i będę widział nie atomy, a ideę. Taki jest cel filozofii, no, tak to jest. No ale to ja jeszcze raz powiem, przepraszam, że tutaj się powtarzam. Jedno z takich najbardziej widocznych doświadczeń mojej pracy przez 31 rok już pracuję jako nauczyciel akademicki. To jest takie, od 93 roku studentom mówię o zasadzie Sokratesa i o tym poglądzie zwanym intelektualizmem etycznym i tam tezy na tablicy piszę i rysuję i objaśniam. I studenci mówią: zgoda. Pejoryzm od strony logicznej ma przewagę, a melioryzm nie. Ale my jesteśmy melioryści. Co z tego, że logicznie pejoryzm jest prawdziwy? My jesteśmy melioryści i już. O tym ja jeszcze chciałem do tego nawiązać, co pan mówi, no bo jeżeli się pan konfrontuje z osobami, a przecież takie są, i to zresztą pan profesor Okłowski zdaje się gdzieś opowiadał, że student na wykładzie mówi, że logika dwuwartościowa ma potencjał przemocowy, czyli dekonstruuje instrumentarium intelektualne, którym pan się chce posłużyć, żeby coś objaśnić, bo zakłada pan, że świat jest jakoś logiczny i wytłumaczalny, prawda? I używając kategorii logicznych jesteśmy w stanie odwzorować w naszej teorii rzeczywistość. No jeżeli się pan spotyka z kimś, kto panu mówi, że ale w ogóle całe tego rodzaju rozumowanie jest obarczone błędem, dlatego że ono już samo generuje jakąś przemoc, ono generuje jakieś wykluczanie i tak dalej, no to nie może pan go przekonać na gruncie logiki, bo on już od samego początku. No tak, ale. Ale tutaj mówimy o koncepcjach ontologicznych i. I tutaj mówimy zupełnie o czym innym, w mojej opinii. Mówimy o ontologii społecznej. Tak? Czyli jakie de facto przyjmujemy zasady rządzące światem społecznym i te zasady zmieniają nasz sposób interpretacji zjawisk. Tak? I teraz podam przykład filozofa, którego w biografii każdy powinien znać. Platona. Mianowicie Platon w młodości, kogóż wykładów słuchał? Heraklitańczyków, tak? Potem spotkał Sokratesa, a potem odkrył ideę. No, i na tej samej bazie mogę powiedzieć, że Ernst Gellner, gdyby pomyślał o swoich założeniach właśnie ontologicznych i przestudiował, powiedzmy, teorię Wolniewicza,
mógłby tak jak Platon nie patrzeć na świat jako ciągłą zmianę, a właśnie odprysk czy pewnego rodzaju to, w jaki sposób idee odciskają się w materii. I na tym polega ta zmiana naszych poglądów i nikt mi nie powie, że Platon takiej rzeczy nie uczynił. Nie, no ja panu powiem, no mówi się w języku potocznym, jak wejdziesz we wrony, to kraczesz tak jak one, prawda? No to jeżeli pan jest wróbel i pan wejdzie pośród wrony, to pan będzie krakał tak jak te wrony. No z tym się zgadzam, natomiast jest taka możliwość, że inne wróble pana stamtąd wyciągną i pan jednak będzie wróblowatość reprezentował. Ja myślę, tak było z Platonem i z wieloma ludźmi tak jest, że otoczenie, prawda, może przekabacić na własną stronę, ale skłonności przyrodzone wewnętrzne są takie, że istnieje możliwość przejścia na tą wróblowatość, która jest przyrodzona. Natomiast jeżeli pan jest wroną, no to pan już zostanie pośród tych wron i żadne wróble pana nie przekabacą. No ja nie dopuszczam tutaj możliwości do wolności. No Platon by powiedział, że no niestety, no w złym rydwanie ten, kto nie chce się przekabacić, jechał. Ten oczywiście taki racjonalizm ontologiczny, etyczny, on jest bardzo pociągający, bo on zakłada, że my żyjemy w taki sposób, jak myślimy. Natomiast to doświadczenie uczy, że również zachodzi relacja w drugą stronę, że bardzo często myślenie jest skutkiem naszego działania. Tak? No bo wracając może nie do Platona, ale do owego Hobbesa, można sobie to pociągnąć dalej, no i zapytać, a co by było, gdyby Henryk VIII nie chciał mieć męskiego potomstwa, może nie zerwałby z papiestwem i może nie trzeba by było nowej ontologii państwa budować, tak, opartej na umowie społecznej, bo wystarczyłaby stara teologia oparta o Tomasza Zakwina. Więc tak, a potem już musiał zacząć dorabiać teorię, podsunął mu ją świetnie Hobbes, budując Lewiatana, czyli władzę, która korzysta z narzędzi właściwych dla władzy świeckiej i dla władzy duchownej, tak? Przejmując dotychczasowe kompetencje Rzymu. Podsunął mu ją Hobbes. Co kierowało Hobbesem? Czy potrzeba poznania, czy potrzeba znalezienia wysokiej pozycji na dworze? Udało mu się. Tego nie wiadomo, więc istnieje też druga możliwość, że nie tylko żyjemy tak, jak myślimy, co jest bardzo szlachetne i w przypadku Platona i Arystotela zapewne miało miejsce, ale często myślimy tak, jak żyjemy, tak? Czyli ponieważ jesteśmy egoistyczni, to sobie przyjmujemy indywidualistyczną ontologię i wtedy już nam nikt nie powie, że jest w tym coś nie tak. Nie? Tak. A Rzymianie zajęli Egipt, dlatego że Kleopatra miała za długi nos i nie podobała się Oktawianowi Augustowi. No, no tak czasem bywa, tak. Tutaj pokazuje, do jakich konsekwencji takie myślenie prowadzi. Ja chciałem tylko powiedzieć, że gdy czytamy Narody, gdy czytamy Ernesta Gellnera, gdy czytamy Colette Bonn, te książki są pełne pewnego rodzaju tez. Tez o tym, czy naród jest stworzony, czy nie. Tez o tym, jak naród powstaje. I chciałem pokazać jedynie, że te wszystkie tezy zawsze wynikają z pewnego rodzaju właśnie modeli abstrakcyjnych, z pewnego rodzaju ontologii społecznej, jaką przyjmiemy. Czy widzimy na początku jednostki jako podstawowe byty ontologii społecznej, czy wspólnoty. I właśnie wydaje mi się, że pewnego rodzaju opisywanie pewnej teorii ma tylko takie znaczenie, by nam pokazać, że ta teoria istnieje i może istnieją teorie lepsze i teorie gorsze, tak? No ale pytanie... Ja się raz stresą, że jednak jest to próba obudzenia strażników palisady w biskupinie, żeby nie spać. Znaczy, ja się zgodzę z tym. Tak. Czyli ma funkcję... W takim samym sposób, jak ontologia Platona ma funkcję aktywną, by ludzie gdzieś tam wchodzili do góry i dochodzili do świata idei. Taką samą. Na tym polegają wszystkie ontologie, żeby nam pokazać, w jaki sposób mamy interpretować, w czym są te zjawiska, które my widzimy. No to jest pytanie bardzo mocno filozoficzne, ale tak jest. No, inaczej Platon by nie napisał państwa, gdyby nie chciał nam czegoś przekazać i gdyby nie wierzył, że tak jest.
No, to jest jedna sprawa. Napisał, bo chciał przekazać i wierzył, ale czy coś z tego wyszło, to jest druga sprawa. Tak, ale... No. Proszę Państwa, ja siłą rzeczy muszę zamknąć nasze obrady, bośmy przekroczyli termin wynajęcia sali. Do 14.30 mamy. Jeżeli będzie taka jakakolwiek potrzeba, następnym razem możemy do sprawy wrócić w punkcie, który dzisiaj przerwałem. Bardzo dziękuję Panu za referat i Państwu za dyskusję. Dziękuję również.